A halo, tu jestem. Zawsze z kamerą sobie nutryczyny jesteśmy tam, gdzie powinniśmy być. Jak nas nie wpuszczą, to i tak się wciśniemy. Conditioning was phenomenal. Everybody came in very good condition. Co tam u ciebie słychać? Wszystko w porządku, a u ciebie? Doskonale. Dziękuję, do widzenia. Do widzenia, dziękuję panu, bardzo miło było. Weź całą garść do kieszeni. Mięsa nigdy za dużo, nie? No tak, jak najbardziej. No, jest gęsto dzisiaj. Widać po kolejce, jak w PRL-u w mięsnym. A wy trzymajcie mocno kciuki, zresztą wy oglądając ten materiał już wiecie, jak to się skończyło. My jeszcze nie, ale będziemy walczyć. Dzień dobry, YouTube. Witam serdecznie. Dziś Sopot. Piękna, słoneczna pogoda. Aczkolwiek i tak zaraz zamkniemy się w pomieszczeniu, bo Sopot nabiera całkiem innego wyrazu. To dzisiaj rozgrywane są zawody w kulturystyce, zarówno panów w Men's Classic Physics po dękach, jak i pań. Natomiast jutro bikini oraz Classic Physique amatorów, a za chwileczkę po południu w niedzielę również będą odbywały się zawody pro show. My tam będziemy, kibicujemy, to wszystko zobaczymy. Sopot, w tym miejscu jeszcze nie byliśmy, hala stulecia, jak to będzie wyglądało. Jak zawsze zostańcie z nami do samego końca, od samego początku. Ja tymczasem może pójdę sprawdzić, jaka woda w naszym Bałtyku, czerwcowa woda, ale na pewno zimna, a piasek gorący. Zapraszam was na ten odcinek, na tą relację. I prościutko znad Bałtyku, z szumiących fal jesteśmy już umyci, wymyci, jeszcze pachnący, cali na biało, potem będzie na brązowo, dotarliśmy na halę. Wejdziemy sobie do środka, zobaczymy, co tam się dzieje, zapytamy sobie też, ilu dzisiaj zawodników startuje, ilu będzie startowało jutro, chociaż jutro to dwie kategorie amatorskie i dwie pro, ale to wszystko za chwilę się dowiemy, a teraz wejdźmy do środka i zobaczmy, co tam się dzieje. Tak sobie weszliśmy na halę, od razu poszliśmy na backstage i powiem wam szczerze, że wreszcie udało nam się odpalić kamerę. Jakże jest miło spotkać tych zawodników, bo zawodniczek jeszcze nie ma, z tym przybliżone, z tym pogadać. No i tak zeszło pół godziny, więc Marcin mówi, dalej odpalamy tą kamerę, bo mamy robotę. A robota dzisiaj będzie bardzo przyjemna. W porównaniu z tym, co było w markach, jest ciutkę mniej zawodników, ale powiem wam szczerze, fajnie tutaj jest, to jest hala zwykła, myślę, że tutaj są zawody rozgrywane w koszykówkę, ale jest przestrzeń, jest jasno, aż chce się żyć, nie ma tej ciemnicy, mnie się podoba. Teraz zobaczymy, jacy zawodnicy, bo dzisiaj są kulturystyka, jest bodybuilding, kobiety dzisiaj też startują, startują, ale w innych kategoriach, bowiem jutro, tak się posiłkuje jak zawsze, bowiem jutro niedziela, amatorów, Classic Physique i bikini, a potem, jeżeli już zdobędą tą upragnioną kartę pro, będą mogli automatycznie trzeba sobie wykupić, ale będą mieli możliwość wystąpienia na zawodach pro, pierwszych swoich zawodach, które odbędą się najpierw chyba Classic Physique, a potem bikini. To wszystko będziecie mogli zobaczyć na naszej relacji. Ale żeby zobaczyć, trzeba być od początku do samego końca. Pamiętajcie, subskrypcja i dzwoneczek, że wam absolutnie nic nie umknęło. Będzie naprawdę ciekawie. Zapraszamy. Dzień dobry. Dzień dobry, cześć. Cześć, jest Żuwik. Siema. Mike, tak zaskoczony troszeczkę jestem, że cię tutaj widzę. Sam jestem zaskoczony. Przecież ty na Mister Olimpia powinieneś startować. No dokładnie. No. W weteranach jeszcze nie. No jeszcze nie, jeszcze nie. Ale tak poważnie, zmieniły się od tamtego roku trochę przepisy, tak. Ty chcesz gdzieś tam startować dalej, musisz zaliczyć te regionalne. Tak, i te regionalne niestety są w połowie mojej przygody w tym roku, nie? Aha. Więc na 7 tygodni przed planowanym startem muszę zaliczyć w Polsce, bo trzeba we własnym kraju zaliczać regionalne. No to ja idę zgodnie z regulaminem, nie? I dzisiaj mam for fun. W ogóle zero stresu, dla mnie to jest pierwsza raz taka sytuacja, wiesz? No. I sam jestem ciekaw, jak to będzie na scenie, aczkolwiek no, tej formy nie ma, no bo jak ma być za 7 tygodni, to będzie za 7 tygodni. Czy to jest tak, że po prostu startujesz w tej kategorii ze swoimi konkurentami, zawodnikami? Wiadomo, że miejsce ci nie interesuje, tak. Bo to chyba o to chodzi, tylko musisz mieć zaliczone te zawody. To musimy mieć odfajkowane, żeby, że tak powiem, widnieć w rejestrze na zawodach pro qualifier. No nie? Czy tam pro qualifier. Jak źle mówię, to mnie popraw. Nie, my się nie znam tam. Wiadomo, o co chodzi. Wszyscy wiedzą, o co chodzi. Everything is okay. Everything is okay. Także, ale słuchaj, wychodząc na scenę,
wiesz, to nie jest tak, że nie wyjdziesz pobrązowiony. Tak, dokładnie. I tak można nawet, nie można. Nie, są przepisy, że nie możesz wyjść od tak z ulicy bez smaru, bo cię nie dopuszczą. Jesteś 7 tygodni przed docelowymi zawodami, tak. Ale bądźmy szczerzy, like jakby stanął, to jesteś w zarąbistej formie. Ty tak, wiesz, gdzie tak. Tam jeszcze brakuje, dokładnie. Ale to nie jest taka forma, zobacz, 7 tygodni przed kiedyś, to byś tam na scenę nawet nie wychodził. Dokładnie. Ja mówię o zawodnikach, bo by po prostu no nie było co pokazać. A teraz? Dlatego ostrzegłem ogólnie na swoim Instagramie, jak się sprawy mają, żeby ludzie byli w ogóle świadomi tego, że będę po prostu gruby na tej scenie i tej formy nie będzie. Ale słuchaj, no muszę to zrobić. No przecież nie ma... Nie ma z tym problemu. Nie ma najmniejszego. Mówię ci, jestem mega wyluzowany, przypompuję się trochę. Wczoraj jadłem pod korek, soliłem pod korek, piłem. Na pewno wyjdę pełniejszy niż kiedykolwiek. I to będzie, moim zdaniem, to też będzie robiło dobrą robotę. A miejsce, nawet jakbym miał pierwsze, co jest niemożliwe przy dzisiejszej stawce, to i tak mi nic nie wnosi. Nic nie wnosi. Ja muszę po prostu, ja mogę nie wejść do finału, mam to odhaczone, widnieje w rejestrze, YOLO, za 7 tygodni robię robotę. Dobra, przechodzimy szybciutko, skaczemy w przeszłość, jak w amerykańskim filmie. Bez samochodu za 7 tygodni. No. Tu już nie ma żartów. Tak. O czym marzysz, w co celujecie razem z trenerem? Wiesz co, że w Pro Qualifier Alicante 29 lipiec, tam, to jest moje ukochane miasto, jeszcze ja się tam zaręczyłem, 4 razy tam startowałem, jeżdżę tam co roku, w ogóle chciałem tam mieszkać, wiesz, ludzie są inni. Powiem ci szczerze, wejdę ci, byłem w Hiszpanii w wielu miejscach, Alicante po prostu urzekło mnie, tak. Ten te wszystkie sklepy, ta Riviera, te jachty. Te Ody. No, dokładnie, wiesz co jest, swój chłop, my man, jak to się mówi. Więc Alicante musi być. Ja to, wiesz, ja już jestem na takim etapie, że łączę starty z wakacjami. I czasami już jest, wiesz, czasami już jest śmieszne to, że ja bardziej chcę tego, co będzie po zawodami, już te zawody zaliczyć, dobra, no. I idziemy na miasto, nie? Okej, okay, czyli no to praktycznie ile? Jeden start wyjdzie? Na razie będzie jeden start, ale ja sobie tą formę pociągnę. Zobaczymy, co będzie dalej. No, jak zrobię tą formę, no to nie wyobrażam sobie orać 6 miesięcy, żeby raz wyjść. No, dokładnie. No. Słuchaj, nie męczę cię, aczkolwiek nie jesteś zmęczony. Nie, dzisiaj nie jestem zmęczony. Zjedzmy po tym gumisiu jeszcze. Proszę. Zobaczymy, jaki masz smak, czy to są jakieś sokiem nabite, czy to są takie jałowe. Nie wiem, przecyknę. Zobaczymy, jaki kolor. O, nie wiem, zaraz czuję, że nabieram mocy. Sekunda jest pompa, mówię ci. I tego ci życzę w Alicante i fajnego występu tutaj na scenie w Polsce. Trzymajcie się, hej. Tutaj zawodnicy sobie wchodzą na scenę, tak jak tutaj pan. A ja tutaj dostałem krzesło, trzymam się za barierkę. I sprawdzam jeszcze tutaj wszystkie wytyczne, czy tam numerki się zgadzają na majtkach, czy opaski się zgadzają, żeby nikt nie wyszedł na scenę tak sobie po prostu z ulicy. Marcin, wychodzisz na scenę? Dobrze. Jest ze mną Bartek, cześć. Siemano, siódemka, siemano, fryta. Cześć, piąteczka. Miło cię widzieć, aczkolwiek wiem, że to nie twój pierwszy start w tym sezonie. Nie, pierwszy start, tak dokładnie 4 tygodnie temu walczyłem na PCA. Tam udało się wygrać wszystko. No. 4 tygodnie na poprawki i forma jest zdecydowanie. Zauważyłem też, wiesz, że to nie jest tajemnicą, że współpracujesz z nowym trenerem. Tak, nie jest to żadną tajemnicą. Każdy ma prawo sobie zmieniać w prawo czy w lewo, jak mu pasuje. Współpracuję z Kubusiem. Jest to gdzieś leży Kubuś. Mhm. Naprawdę pojęcie mega, stara szkoła. Mhm. A stara szkoła jednak się sprawdza lepiej niż te dziwne wynalazki, moim zdaniem. Mm-hmm. No, bynajmniej na mnie rewelacja. No, to jest też właśnie, no, ja też coś na ten temat mogę powiedzieć, ale to jest też trener, zawodnik, trafienie jeden na drugiego, poznanie. Dla niektórych może to by nie działało, ale wiesz, też jak taki jest konekt między dwoma osobami, to chyba wszystko musi zadziałać. Musi zadziałać, bo przede wszystkim mieszkamy od siebie 10 km. Okay. On ma możliwość spojrzenia na mnie każdego dnia, jak wracam z pracy, czy razem, jak robimy trening w weekend. I to jest też moim zdaniem podstawa, żeby był podgląd taki fizyczny, a nie przez zdjęcia czy filmiki, bo tego to nie oddają w żaden sposób. A powiedz mi, dzisiaj start, planujesz coś więcej jeszcze? No to chyba tak, nie? No nie ma co ukrywać, no, od 2018 przechodzę te etapy, masa, redukcja. Sylwetka mocno się zmieniła, zresztą to widać na social mediach. Czy planuję coś więcej? To sędziowie już będą oceniać. Na pewno forma jest życiowa. Zrobiłem 23 tygodnie przygotowań. To dobry prep taki, naprawdę na spokojnie. Na spokojnie, bez żadnych szaleństw, nie robiliśmy żadnych szarpnięć w diecie, ani w prawo, ani w lewo, tylko dzień przedtreningowy, dziennie treningowy.
Jedynie co się zwiększało, to delikatnie kardio, ale to było pod tym kątem, że widzieliśmy, co się dzieje. Trzeba to przyspieszyć. Stwierdziliśmy, że trzeba delikatnie przyspieszyć. Mhm. Dokładaliśmy po 5 minut, mhm. aż się w końcu zrobiło w jednym momencie 80, 90 minut. Teraz te ostatnie 4 tygodnie kręciłem 90 minut. Ale ty też musisz dbać o siebie, bo no, ja pamiętam, jak ty wyglądałeś, wiesz, jako strongman, no to tam trochę tego bagażu było, nie? No 150 kg nosiłem. Kurczę. Podczas sezonu startowego. I jaka waga tam będzie na scenie? Bo nie pytam już o tej na weryfikacjach, tylko waga, jaką na scenę będziesz wynosił dzisiaj? Około 110 kg. Czyli w porównaniu z poprzednimi startami? Kilogram, prawie półtora więcej. No a to moim jest... Moim zdaniem to jest dużo. Zwłaszcza przy takim stażu treningowym, mając 36 lat już na karku, dołożyć... Ha, ha, ha. No, ja wiem, ty też masz swoje latka, no ale nie ukrywajmy, tak. PESEL się... Ale nawet ta waga może być nawet taka sama, ale jakość, proporcje, ziarnistość, grubość tego mięśnia, że tak powiem, wiele jest tych zalet, może się tak znacznie różnić, że to będzie wyglądało na 115. Dokładnie. I tego ci życzę. I tak to wygląda. Ja jestem spokojny o ciebie. Będę walczyć jak lew, a panel sędziowski niech decyduje. Dziękuję ci bardzo, wszystkiego dobrego. Również życzę miłego oglądania. A my teraz dalej przechodzimy do posiłków. Sznechy, czekolada, króweczki. Jakie lubisz krówki? Takie ciągutki czy takie suche? Każde. I to jest doskonała odpowiedź. Ja też lubię każde i chyba sobie jedną skosztuję, króweczkę. Już idziemy. No to dobrze, to poza wizją. Chłopaki, pierwszy raz na zawodach? Pierwszy raz. Znaczy się jako startujący? Tak, tak, na Nabbie byliśmy jeszcze teraz 20 maja. Tak, no to na Nabbie. To pierwszy raz. Okej, okay, powiedzcie, jak macie na imię? Artur. Bartek. I Bartek, no jak, powiedzcie, oceniacie, wy w tej samej kategorii startowaliście? Nie, 8-5. 7-7 teraz. Kurczę, wyglądasz na więcej. No teraz aktualnie no, trochę przymasowałem od Naby, 3 kilo przyszło teraz te 2 tygodnie, no także dobrze, no robota zrobiona przez te 3 tygodnie była, no wydaje mi się, że dobrze poszło w miarę. Ja to potwierdzam. A jak tam na scenie się czuliście, jak tam oceniacie, dużo było konkurencji? Stresik był, ale pozytywnie. Pozytywny stres. Stresik był, wiadomo, zawsze tak jak przed zawodami, ale no nawet te pierwsze wyjście takie najgorsze, później już jest z górki. A zapytam was się, tak, organizacja, jak oceniacie, bo jesteście po weryfikacjach, dzisiaj wyjście na zawody, sędziowie, wszystko w porządku, macie już porównanie z innymi, czy też tam było w porządku federacjami, czy po prostu bawicie się? Federacja w porządku też była, jeśli chodzi o NABBE, ale jeśli chodzi tutaj o takie ilość zawodników, ilość organizatorów, dużo więcej tutaj, nie? Tutaj dużo więcej. Jedynie co, to na NABBE była ta sala taka inna trochę, przyciemniona była i taki klimat to nadawało. Tutaj jest jasno jednak, a na NABBE było fajnie przyciemnione. To na pewno takie zawody też są NPC w markach, tam jest tak, naprawdę tak, przyciemnione. Zresztą na relacjach to widzieliście. Tak, tak, widzieliśmy właśnie, no ale marki były chyba tydzień po, tak bodajże, no. Rady, żeby po prostu rady. Myśleliśmy o tym, ale woleliśmy się tutaj na Sopot. A skąd jesteście w ogóle? Z Tychów. I Pszczyna. I Pszczyna i Tychy. Tak po akcencie troszeczkę... Ślązaki. Dobra, Instagram? Artur Kiecok 200. Bartek, ja mam bodajże, ile tam było? Nie wiem. Bartosz Kruczek, to znajdziecie mnie tam na Facebooku czy coś. Panowie, życzę wam wszystkiego dobrego. No i jeszcze jedna najważniejsza rzecz. Tutaj mogliśmy sobie pstryknąć zdjęcie. No tak, no pewnie. Pamiętacie na całe życie. Życzę wam wszystkiego dobrego. Dziękujemy bardzo. Jona. Idziemy sobie po schodach. Marcinek, kręcisz moje fenomenalne łydki, czy moje najnowsze buty? Okej. Okay. Aś tutaj jesteśmy do góry. Jesteśmy do góry, cześć. I tutaj taki mamy sklep, że ja przerwę. Dzień dobry, cześć, witam panią. Cześć, Jona, zrobiłeś mi kawę? Już czeka na mnie. Ja chciałem tylko nadmienić, że to Marta właśnie zaopatruje wszystkich zawodników i zawodniczki w te przepiękne stroje, ale to nie tylko stroje sceniczne, ale także sportowe. Do kościoła. Tyż. No, tak, też. Dzwony. Można się schylić w takich? Można. Tak? Można, wysoki stan mają. Okay. To dzięki Marcie tutaj też miałem swoje spodenki, chociaż teraz są ulepszone, nie? Ulepszone, tak, Sibum. Ja byłem taki prototypem. Prototypem, tak. Ale taki prototyp, że złoto było. Słuchaj, co tam w interesie?
A bardzo dobrze, nowa kolekcja się powiększyła o właśnie dzwony, to, które są hitem wielkim. No właśnie teraz zauważyłem, że chyba znowu wraca ta moda taka lat 90. Tak. Nie? Tak, a jeszcze delikatne są, nie są tak mocno rozszerzane, bo to są takie a la leggings, ale już trochę dzwonowaty, nie? Ja może do Asi bym kupił takie. No koniecznie, koniecznie. Tylko nie wiem, czy masz takie małe. Mam. Wszystko mam. Dobrze, no. I co jeszcze na przykład? Dobra, dół się zmienił, bo są dzwony. Tak. A do góry? A to przeróżne topy. Topy teraz bardziej odkryte plecy właśnie też do dzwonów. Sznurowane fajnie, można sobie regulować. Krótkie shorty, też bardzo teraz popularne. O, proszę, proszę. Marcin, to dla ciebie. Śpimy dzisiaj razem w pokoju, to... Z push-upem, bardzo dziewczyny lubią. Że co? Jeszcze raz? Z push-upem, pupkę fajnie jeszcze podkreśla. Aha. Wcięcie, tak. To nie tylko tu i tu? Nie, i tu, i tu. Okay. A dla mężczyzn też coś jest z push-upem? Nie. Majki, slipy. Slipy, ale... Ale na Sopot w sumie, można od razu skoczyć do wody. Właśnie, ale powiedz mi... Generalnie to wszystko takie raczej dla kobiet, nie? Raczej tak, aczkolwiek no już mężczyźni mnie pytają bardzo o męską kolekcję, więc... Nawet jakieś, nie wiem, fajne kąpielówki? Są, no tak, to tak jak startówki, nie? Można. Ale nie, takie wiesz, takie te bahamki. Zrobię, będą, obiecuję, już mówię. Widzisz, bo to już czerwiec, nie? Obiecuję, no. Ale dla pań na plażę mam fajne za to... A to mocno się różni od tego takiego krój, startowego? Nie, krój jest właśnie, o to chodzi, że jest fajny jak startowy, tylko są bardzo kolorowe, z przeróżnymi wzorami. Teraz 24 kolory weszły. Okay. Nieraz te stroje są tak ubogie, że jakby ten strój spadł we wodzie, to może nawet by nie zauważyła, że jej coś spadło. Cicho. Dobrze. Marta, dziękuję Ci bardzo, jak zawsze jesteś. Także zawodnik czy zawodniczka, nie musi się martwić, jakby czasami gdzieś ktoś podróżował, że coś zaginie, bo na pewno tutaj poradzicie i pomoc będzie tutaj na miejscu. Dokładnie, nawet jak cokolwiek się stanie, to też poprawię, nitki są igły, więc jestem. I na bieżąco będzie szyte, tylko trzeba poczekać, jak się szyło, na kimś coś zaszywało, to nie wiem, nie pamiętam, czy palec w budzie trzeba było włożyć, czy coś, żeby mózgu nie zaszyć. Nie, nie słyszałam. Tak babci mówiły, ale muszę zbadać tą sytuację. Dziękuję Wam bardzo. Dzięki bardzo. I wszystkiego dobrego. Baw się dobrze. Również. Mamy okazję teraz przyjrzeć się zawodnikom z kategorii ciężkiej. Sześciu. Zawodników. Na scenie teraz Mike mówił, że jest 7 tygodni przed zawodami, ale wygląda naprawdę kapitalnie jak na 7 tygodni przed zawodami. Ciężka kategoria, zobaczymy jak staną wszyscy sobie w line-upie, może ich postawią, jak to będzie wyglądało. O jest, już idą. I za chwileczkę podtrzymamy trochę sobie tą kamerę, zobaczymy jak sędziowie będą przestawiać zawodników. Cały czas się gdzieś krzątamy, zawodnicy ciężcy zeszli przed chwileczką ze sceny. Chciałem z nimi chwilę sobie pogadać, ale wiem, że zaraz będzie konkurs Pro Qualifier, więc mają tylko 5-7 minut. Nie chcę im przeszkadzać, niech się koncentrują na starcie. Wiesz, ja to bym od razu tu, hop, go, za, cień, już tu, od razu na gorąco, ale wiem, że zawodnicy też potrzebują tej chwili oddychunku, pomyślenia, skoncentrowania się nad tym, co będą robić tam na scenie. Po to tyle trenowali, po to tyle walczyli, po to tyle wyrzeczeń, niedospanych nocy, tych treningów, żeby zbierać laury. A ja im po prostu nie chcę przeszkadzać, ale za chwilę im przeszkodzę. Adrian, co myślisz? No co, myślę, że na dwójka Polaków w środku zakończenie będzie bardzo dobre, ale no myślę, że jednak... W sumie pierwsze trzy miejsca, nie Polacy? Tak, w sumie no pierwsze trzy. Aż nie wiadomo też, jak to będzie punktowane, ale... A ty jakbyś był sędzią, który decyduje, to co? No, myślę, że jednak ta jakość i kontrola pozowania to jednak po stronie dziadczyka, nie? I jednak myślę, że on. Chociaż on. O, teraz widzisz, postawili Bartka na pierwszy. Tak, no ciekawe, jak to się zakończy. No tak, no, czterech ich jest, ale ciekawie jest, ciekawie. Tak, dużo zawodników, ale poziom wyrównany, można powiedzieć, taki. Każdy przygotowany i wie po co przyjechał, nie? To już walka o kartę, więc... Zobaczymy, jaki będzie finał tego.
Tak mi się wydawało, że to tylko gdzieś tam pozowanie, ale widzieliście, że ta batalia o kartę pro czterech zawodników, ale długo, długo ich trzymali. Tam widać Bartka też sobie dogorywa, Marcin gdzieś tam też się opiera, naprawdę długo ich trzymali, wymieniali, ale sędziowie chcieli być pewni tego werdyktu. Na samym końcu, przed tym, jak na chwilę mają zawodnicy zejść, ustawiają zawodników w ten sposób, jaki będzie werdykt, więc można już wnioskować, kto zdobędzie tą kartę pro, kto będzie na drugim, chociaż tutaj drugie miejsce już jest tak naprawdę nieistotne. Ten, kto startował, wie, ile to jest wysiłku, trzymanie wszystkich mięśni w kupie przez cały czas. Jedno przestawienie, drugie przestawienie, trzecie, tyłem, przodem. Gratulacje, panowie, dobra robota, a o werdykcie przekonamy się już za chwilę. W oddali słychać muzykę z Gladiatora. Nie wiem, czy wiecie, ale rozpoczęły się zdjęcia do Gladiatora 2. W Maroko właśnie chyba 6 osób zostało rannych, kaskaderów, nikt z aktorów nie ucierpiał. Także Gladiator 2 rozpoczyna się całkiem nieźle. I to są informacje potwierdzone. Okay, this is your first show in this... One, yes. Yeah? Yes. What do you... I'm from Italy. About Poland? Yeah. Poland, I like very much all the organizations, the place. Okay. It's good moment. You live in Italy, yeah? Yes. Okay, this is first show in Poland, I know, but this is first show in your season now? It's the second competition, second. Yes. Oh, I competed last 2 weeks ago in Italy. In Italy? Yes. Okay. Italian championship. Yeah. Oh, okay. It's in Pro Card as well, yeah? Today, I hope. maybe soon. Okay. I wish you the best. Thank you very much. Thank you very much. Nie będę zaglądał w telefon. Dzień dobry. Co tam? A nic, dobrze. A u ciebie jak tam? To kręcimy coś? Tak, dobra. Cały czas kręcimy, bo bez kręcenia to nie ma nic. Jest najmłodszy. Dzień dobry panu. Dzień dobry, powiedz. Wstydzi się. Tu ekipa, widzę, w narożniczku sobie stoi. Jak tam trener zadowolony. O, Michael, wszystko wiem. Marcin. No, forma taka, mówię, nie na 100%, teraz mówię szczerze. Ale tył chyba prawie na 100% wyszedł, nie? Nie, rok temu. To ja się nie znam. Jestem w tym roku zdrowotnie. COVID go bardzo mocno zjadł. Od razu, wiesz, nie ukrywamy tutaj, że było dużo, dużo ciężej tą formę cyknąć, nie? Także... No. Taki, wiesz, obrzęk limfatyczny, cały czas, wiesz, cały czas mokry. Synuś, stawaj. Cały czas, wiesz, mokry, ta waga nie chciała schodzić, wiesz, nawet na dużo niższych kaloriach niż rok temu. No, odporność do... Powiem ci, że ty masz stany zapalne. No, w czym się głowić? No, ogólnie, wiesz, ta forma na przykład rok temu była w chuj lepsza niż w tym, stanowczo. I tu, wiesz, i tu w tym roku i niższe kalorie, i ta redukcja, wiesz, dużo mniej nerwowa, bardziej rozłożona w czasie też, to gorzej cały czas szło, nie? Jednak ciężko jest gdzieś trafić, tak każdy zawodnik jest indywidualny, żeby tak schematycznie podejść. Dobra, rozpiska, pach, no, super. Nie, biorę ci pierwszych dwóch chłopaków z brzegu i jak skrajne dwa przypadki, niby według tam, wiesz, nauki, te polimorfizmy ludzkie nie są aż tak różne od siebie, ale u jednego sama kwestia tej wody podskórnej, tej objętości komórek tłuszczowych, wiesz, nawodnienia tych komórek tłuszczowych, a u drugi kurwa potrzeba 5-6 tygodni redukcję skóry jak pergamin. Drugi będzie trzymał 30 tygodni i skóra jak galareta, nie? Więc to jest... Porozmawialiśmy tu chwilę o zawodnikach, którzy byli tutaj obecni, ale chcę tak szybko wrócić jeszcze za ocean. Co myślisz teraz o formie Majka? No, złego słowa nie można powiedzieć. A znasz trenera? Nie, powiem ci... Mariusza. No. Tak, forma świetna, ogólnie jestem zadowolony, tylko no co mam być? Jeśli mam być cztery, rozmiar, brakuje jeszcze... Popatrz, synek, tam się nagrywa, uśmiechnij się do kamery. Jeśli mamy szczery, no rozmiar, wiesz, powiem ci szczerze, że formy, proporcji byłem mega zadowolony, tak jak teraz wypadło, szczególnie na tym California Pro, no był dochlastany, kurwa, okropnie, no. Ale jak patrzyłem na niektórych, to naprawdę tam brakuje 10 kilo mięsa, takie jeszcze, wiesz, naładowane solidnie, to na taki etap się nie trafia, tak, wiesz, z ulicy, no to jest genetyka i ciężka robota cały czas, nie ma tutaj innego wyjścia. Kurczę, dołożyć tam... Powiedzmy, chociaż 5 kilo mięcha, to będzie naprawdę ciężko. Wiesz, same 5 kilo mięcha to jest jedno, ale wiesz, tak jak oni tam wychodzą, to jest... Te ładowania przed zawodami to jest wypełniane każdą możliwą opcją, jaką tylko się da, wiesz. Czy to jest... Kurwa, no są tak nadmuchani, czasami, wiesz, nawet kosztem docięcia. Są tak nadmuchani czasami, że oni nie mogą się chyba spinać, więc wiesz, dobrze, wiesz, pompować do zawodów. No nie ma, no, nie ma innego wyjścia, dopóki Maniek ma siłę i czas na to i chęci, no to walczymy, nie? I tego mu życzymy, życzę również wszystkiego dobrego twoim zawodnikom, no i co, nie obserwujemy, jak tam się potoczy, kto tam dzisiaj wygra kartę pro, widziałeś? Długo, długo ich tam trzymali, zmieniali, co kawałek. Widziałem, ale ciekaw jestem naprawdę, kurde, bo... nie wiem,
nie wiem nawet na kogo mam postawić. Na swoich chłopaków, czy tu Marcin, ech, cholera wie, nie mam pojęcia. Zobaczymy, już wkrótce się przekonamy. Dziękuję ci bardzo. Synuś, zrób papa do kamery. I Żuwik. I Żuwik. Pa, yes. Hello, how are you? Hey, I'm very good, man. What's your name and where are you from? I'm from Germany. My name is Dirk Petzold. I'm here with my girlfriend. She competes today in wellness. Yeah, you sit here, yeah, and open the box. I thought maybe donuts and maybe pizza for the load. There is? What is it? This is not to eat. No, no. This is yours? No, not. not my extension. These are her extensions. Okay. Yeah. Sometimes I think the women have a very hard, yeah? Yeah, they have a lot more to do before the competition than we have. I'm competitive too, and for me it would be horrible to just sit there 2 hours, makeup, hair, and all this stuff. We have only tan and just a little chair and maybe shave face. Face enough. Yeah. We are pretty enough. And good posing, good form, and go on the set. And then that's it. That's it, man. That's it. Where you compete now? I'm competing in NPC. Last year in Amsterdam, I took third place in Classic Physique. Okay. So next year I'll compete to get my pro cards. Okay. Yeah. You are very young, I think. I'm 28. 28. Oh, not too much. Okay. I'm competing since 2 years. I'm German national champion. Okay. And who is your coach? Stefan Patrick Kaiser. Ah, okay. Yeah, it's in my opinion one of the best coaches in Germany. Upcoming. Yeah. This is your opinion, but my opinion, the best coach in Germany is Roland Schurlock. Oh. I stood next to one athlete of him, Pascal. Probst and Pascal Poulet, not Pascal Schlegel. Pascal Probst, he stood next to me and he's an amazing athlete and I just love this feeling of giving your absolute best, putting the maximum effort in it and feeling the motions, feeling your muscle, feeling everything that day, feeling the crowd, feeling the music, and that's what I love about Classic Physique. It is very nice what you say now. Thank you, thank you. I just love Classic Physique, it's my Yeah, I know this is category for us, yeah? Yeah, man. Yeah, man. Okay, I give you the best. I wish you the best and see you maybe on the stage together. Oh, maybe next year. I have to say, the competitions in Poland, these are the first ones I saw this year. They are amazing. Thank you very much. Very nice backstage, very nice people, very nice atmosphere. I love it. I love it. I really love it. Thank you very much. And I wish you the best. Your girlfriend, yeah? Ines. She's ready? She's ready. Yeah. She just needs 10. Okay. And then she's ready and she whoop. She looks very good. Better like you, yeah? Okay? Yes, for sure. Thank you very much. Thank you. Dzień dobry pani. Dzień dobry. Jak masz na imię? Agnieszka. Agnieszka z Radia SK. Może ja coś powiem, tak? Wiesz, Radio SK, zapraszamy na relaksję z zawodów, tak? Tak, no mogę tak zrobić, okej. Znaczy nie, robimy sobie mały wywiad, czy bym się nadawał. Chciałem zapytać, czy też fajnie, że też stacja radiowa chce przekazać taką informację. Myślę, że to w serwisie informacyjnym się pojawi taka informacja o zawodach. Tak, no w poniedziałki zawsze lecą newsy z weekendu. Ja jestem właśnie od newsów z weekendu, a to, co się dzieje w weekend, to akurat mogłam przyjść i porozmawiać. I tutaj wszyscy są bardzo zdeterminowani. Widać dużą motywację i też duży wkład pracy zawodników. A tak szczerze, co o tym wszystkim sądzisz? Szczerze, to nie znam... Podobają ci się takie chłopy? To znaczy, kwestia jest taka, że zawsze to mi się kojarzyło z filmami i takie to było odrealnione, więc teraz spróbuję jakoś sobie bardziej użyć w głowie, że oni tu stoją naprawdę, bo tak patrzę i tak trochę nie mogę uwierzyć, że oni istnieją naprawdę, żeby mieć aż taką muskulaturę, plus też ten sam fakt, że nie piją wody i to wszystko, żeby jak najbardziej najlepiej to wyglądać. Nawet jak tutaj szłam, to sobie myślałam o tym, że ktoś kiedyś musiał wpaść na pomysł, że o, to jak się nie napije wody, to będzie lepiej wyglądać, także jest to interesujące i na pewno mnie to w jakiś sposób fascynuje tak ze strony kulturalnej.
Na pewno to lata doświadczeń na własnym organizmie, że to trzeba zrobić takie odwodnienie. Chciałbym Ci też nadmienić, że taką formę, jaką mają teraz zawodnicy, to jest naprawdę na dzień, dwa, bo to jest naprawdę wyżyłowana forma sceniczna, a tak naprawdę tak wyglądają normalnie ludzie. Tak, no też o tym słyszałam, bo mój kolega ćwiczy na siłowni i jego trener jest kulturystą, to mi o tym opowiadał, więc wiem, że to nie jest tak całkiem, że dobrze tutaj światło cieniem się pobawić, jak przy użyciu jakiegoś tam opalacza itp. I jest to ciekawe, że po prostu sportem jest nasze własne ciało, że rzeźbimy nasze własne ciało. Po takiej wizycie, na takich zawodach stwierdzasz, kurczę, chyba pójdę na siłownię, czy nie, ja tam nigdy w życiu nawet nie zajrzę. To znaczy, ja nie lubię chodzić na siłowni, bo się nudzę na siłowni, ale no wygląda to dobrze, tylko się zastanawiam właśnie, jak duże to musi być poświęcenie, nie? I tak sama kulturystką bym nie chciała być, ale nie jest to brzydki widok. Dziękuję Ci bardzo i dbaj o swoje zdrowie, jak to robisz do tej pory, bo widać, że sport nie jest Ci obcy. Dziękuję, no po prostu łażę dużo po mieście z psem, ale chcę lepiej się zabrać za Ciebie, także dzięki bardzo i również wszystkiego najlepszego. Dziękuję bardzo, że zechcieliście jako Radio SK również przybliżyć ludziom informację, że taki sport istnieje, takie zawody istnieją i na pewno te wyrzeczenia tych zawodników nie pójdą na marne. Dziękuję Ci bardzo. Dzięki bardzo również. Dzień dobry Państwu, Dorota jest ze mną. Bez szpilek, tak by było w szpilkach, tak jest bez. Cześć. Cześć. Słuchaj, tak mówię, co ty robisz na backstage'u? Przecież dzisiaj forma jest startowa, twoja kategoria nie wychodzi, daj spokój, nie jeden chłop by się tutaj załamał. Startujesz, tak zacznę od drugiej strony, jak zawsze, startujesz kiedy? 9 lipca w Portugalii. 4 tygodnie dobre, tak jest. Tak jest. Okej, to zawody będą Portugalia, tam jest ta fajna scena? Tak. No, marzyłam o niej, żeby na niej wystąpić, także polecę tam. I być może, no teraz to wiesz, jedynie o czym możesz marzyć, to o kwalifikacji na Olimpię i startować na Olimpii. Tak, na tą dla seniorów, bo na tą dla mastersów się zakwalifikowałam i lecę na koniec sierpnia do Rumunii. Życzymy Ci wszystkiego dobrego. Dzisiaj wręczasz Ty nagrody. Tak jest. Wręczałaś nagrody, kiedy ja również stałem na scenie. Tak. I tutaj tak... W zeszłym roku. I tak mogłaś dziwnie o mnie trochę pomyśleć, nie? Nie, tam... Słuchajcie, ja Dorotę po prostu pomyliłem z Martą, która szyła gadki. Ja myślałem, że to jest Marta. Dorota mi wręcza medal, chyba mi zawieszałaś czy coś, a ja do Doroty mówię, bo myślałem, że to Marta. Fajne mam majtki. Ona się na mnie spojrzała, ale o co chodzi? Ale powiedziałam, że super. No, powiedziałeś, że super. I dopiero, wiesz co, tak nie wiem, za jakiś czas zajrzałem, przecież to nie była Marta, tylko Dorota. Potem się chyba jakoś szybko wytłumaczyłem, nie? Tak od razu, jak zszedłeś ze sceny. Ale do tej pory mi się ta gafa śni, także różne rzeczy się zdarzają na scenie. Odnośnie tego, że różne rzeczy się dzieją na scenie. Miałaś taki moment w swojej karierze, do którego nie chciałabyś wracać, który nie chciałabyś, żeby się powtórzył? Nie, chyba nie. Nie było, nie tak, że się wykopyrtłaś albo, no nie wiem, nie, nie. Zasłabłaś albo... Nie, na szczęście nie. Nie, wszystko okej. Okay. Wszystko okej. Okay. Droga, tego Ci serdecznie życzę, rychtuj się, chociaż jesteś wyrychtowana, a szpilki zakładasz tam na scenę? Tak, oczywiście. Okej. Okay. Wszystkiego dobrego i za 4 tygodnie trzymamy kciuki. Dziękuję ślicznie. Do widzenia. Do widzenia, pa. Panie mam majtki? Super. Marcin, możesz teraz już zluzować. Słuchaj, to była ogromna batalia. Oglądałem to od początku do końca. Przestawianie, ustawianie, kołowanie, jedno wyjście, drugie, trzecie. Nerwy na zapleczu, że tak powiem. Trener też przeżywał ogromnie, ale wreszcie. No, upragniona karta pro. Tak jest. W końcu się udało. W końcu. Jakbym Ci kazał teraz przeliterować słowo pszczoła, to dałbyś radę? Nie będę próbował. Sam zresztą wiesz jako zawodnik, jak głowa funkcjonuje w ostatnich dniach, także... Myślę, że to do Ciebie w ogóle jeszcze nie dociera, co tutaj masz. Ogromne szczęście, naprawdę. Weź no, podtrzymaj chociaż nawet troszeczkę. Ogromne szczęście. Tak jest. Ale powiedz... Na to bardzo długo i ciężko pracowałem. Mhm. No w końcu moje gdzieś tam małe marzenie, mały przystanek do bycia najlepszym się spełniło, udało się osiągnąć, także zaczynam nowy rozdział jako już zawodnik. Teraz zapewne, nie chcę Cię męczyć, ale teraz zapewne odpoczniesz, zakończyłeś sezon.
Z trenerem podejmiecie pewnie dalsze kroki, jakiś odpoczynek, no i pewnie szykowanie i droga do no, tej najlepszej sceny na świecie. Ja nie odpoczywam. Nie odpoczywam. Pewnie jeszcze jutro tylko jakaś przerwa, jakiś miło spędzony czas z rodziną, ze znajomymi. Zjem coś dobrego i od poniedziałku na pewno wchodzimy już na pełne obroty. Z nową motywacją, z nową energią. No tak jak mówię, Liga Pro rządzi się swoimi prawami, także jest... trzeba będzie wypikacie, mówiąc brzydko, zapierdalać. Dokładnie tak, to się coś skończyło, a teraz to do czegoś zobowiązuje. Dokładnie tak, dokładnie tak. Dziękuję Ci bardzo, nie chcę Cię więcej męczyć. Dziękuję bardzo. Nie chcę Cię już męczyć przy pinką, bo chyba wszystko już widzieliśmy, bo jest wszystko zrelacjonowane, także będziesz miał też fajną pamiątkę na YouTube. No, jeszcze raz wszystkiego dobrego. Dziękuję. Gratuluję dziękuję. Tobie i trenerowi. Pozdrawiam wszystkich. Dzięki. 3, 2, 1, start. No, ej, lubisz pączki? Bardzo. No, ej, ale Ty nie zasłużyłeś. Ale to są dietetyczne. Przed chwilą wygrał chłopak ze Śląska kartę pro i dla niego specjalnie coś tam przyniosłem, jak ma, niech poje. Okazuje się, że to jeszcze znajoma twarz z pracy ode mnie, także gratulacje dla nowego zawodnika Ligi Pro Marcina Ziarczyka. Mimo tego, że chłop naprawdę miał mocno ułożone w głowie, no i zrobił swoje. Gratulacje, tak? Gratulacje. A dlaczego życzę? Dziękuję bardzo. Dzień dobry bardzo, witam serdecznie, Seven Nutrition się kłania, a wspólnie naszą pączkarnią. Miło mi, nazywam się Żak Łukasz. Cześć. Cześć. A my się znamy w ogóle, proszę pana? Chyba ze sceny, co? O, tak. No. Co ty na masie jesteś? Nie. A na czym? Ja jestem na... Ja tak sobie żyję normalnie. Na normalnym życiu jestem. Dobrze, panie kolego, weteranie, to proszę mi... Zobacz, jak to się robi wywiady. No, dokładnie, ja nie mam z tym problemu, także panie kolego, kilka słów o tobie i o tym, co się wydarzy w przyszłym roku, bo słyszałem, że scena zabójnie zostanie rozwalona na wszystkie szczępy przez ciebie. To prawda? Żeby nie było, że coś mówiłem. No, dokładnie. Tak, ale tak poważnie, oczywiście, 2024, razem. Razem, dokładnie. Działamy i wychodzimy sobie na scenę się pobawić. Tak, z weteranach i mam nadzieję, że powalczymy w końcu razem, bo ja od tamtego roku już jestem weteranem, byłem na Mistrzostwach Europy weteranów, mam 2 sreberka z koleżką. A ja Cię zaskoczę, na 50 chciałbym sobie powalczyć w seniorach i w ogóle nie wychodzić w weteranach. To powiem Ci, grubo mierzysz, szacuneczek kolego. Jak już kraść to miliony, jak już coś tam to... Ja więcej chciałem powiedzieć. Jak skakać to z wysokiej wieży, to chciałem powiedzieć. Czyli hardkorowo albo wcale, jak Robert Bornejka. Nie no, ale żarty żartami, cieszę się, że się znowu spotkaliśmy. Marcin też je pączka, wszyscy jedzą pączka. Słuchajcie, jest taki to mały dodatek. Dobra. Jest taki dodatek. Powiedz nam, Frytka, dlaczego wszyscy lubią pączki na zawodach? Ponieważ zawsze na zawodach jest Łukasz Żak, a Łukasz Żak ma najlepsze pączki na świecie. Dziękujemy. Oczywiście nasza pączkarnia. A Łukasz je tylko rozpowszechnia. O właśnie, tak chciałem powiedzieć. Tak to przed chwilą powiedział Fryta, albo grubo, albo wcale. Także mamy grube pączki. Tak? No już na świecie. Pozdrawiamy z Sopotu. Hej. Wreszcie udało mi się dorwać Roberta Piotrkowicza, sprawcę tego wszystkiego. Mam do Ciebie bardzo ważne pytanie. W ogóle dzień dobry. Dzień dobry. Jesteś bardzo zajętym człowiekiem, nie chcę Ci tutaj odrywać od roboty. Mam dla Ciebie bardzo ważne pytanie. Będzie wstyd, jak nie odpowiesz. Jesteś gotów? Nie jestem pewien, bo coś takie podpisać milionera. Będzie. Która to edycja? A nie umiesz liczyć? Przecież prawie na każdej byłem. No właśnie tam obstawialiśmy, ja obstawiłem jakąś liczbę, to powiedzmy, zobaczymy, czy się zgadza. Nic się nie umawialiśmy przed tym, bo Robert nie wiedział nawet, jakie to pytanie. Na 3-4 wymówmy tą liczbę, dobra? 3-4, 15. Dobrze. 15 edycja, tak, dokładnie. Dobrze policzyliśmy, ciężko nie liczyć. To każda jest specjalna, więc ta 15 jest super specjalna. W nowym miejscu mamy, w Sopocie, tak. 250 metrów do plaży. Czy to będzie niezręczne pytanie, dlaczego Sopot, a nie Marki? Dlaczego Sopot? No bo to Sopot to takie polskie Alicante, a w Alicante wiemy, że tam olimpie amatorskie się rozgrywają, a poza tym to jest siedziba blisko naszego sponsora Fitness Authority, bo w Gdańsku, więc dlatego Sopot, a że to taki kurort i teraz jest sezon, ładna pogoda, więc zawodnicy chyba są zachwyceni, bo mogą na plaży sobie zrobić zdjęcia. Mamy fajny obiekt, fajną scenę dużą, dużo,
dużo ścianek różnych do zdjęć i fajne miejsce ogólnie. Jest, naprawdę jest wszystko przygotowane, ale jak zawsze na każdej edycji po raz 15 wszystko jest perfekcyjnie przygotowane. Sędziowie, scena, zaplecze, zawodnicy są zadowoleni. Nawet tutaj, gdzie ludzie siedzą, jest cieple. Jak wszedłem sobie na backstage, fajny chłodek, także z nikogo nic nie leci. Robert, mam takie pytanie, ale zapomniałem, się zagubiłem w tym wszystkim. Wytniemy spokojnie. Wytniemy. Pamiętam 2020 rok, pierwsza edycja, wiele nerwów. Luty, tak. Luty, to był rekord. Ostatnio rozmawialiśmy, przedostatnie zawody, kolejny rekord. Jak jest teraz, dzisiaj? Dzisiaj rekordu nie ma, dlatego że dwa tygodnie temu pobiliśmy rekord, więc ciężko tak za każdym razem bić rekord. W zeszłym tygodniu mieliśmy, w poprzednim tygodniu jeszcze mieliśmy 714 wyjść na scenę zawodników, więc to taki wyśrubowaliśmy naprawdę rekord, że ciężko go będzie pobić w najbliższej przyszłości. Może w październiku, bo te zawody październikowe też są bardzo liczne, ale jak będziemy się w ogóle zbliżali do tego wyniku, to będzie i tak super, super wynik. Więc tutaj aż tylu zawodników nie ma. Wiadomo, przez dwa tygodnie niektórzy nie trzymają formy. W międzyczasie Olimpia Amatorska była, więc wielu naszych zawodników już nie chciało koniecznie w Polsce startować, tylko za granicą. No wiadomo, też koszta są, więc to Sopot nie jest tani, prawda? Jasne. Na pewno wiesz. Poza tym teraz też zawody będą kolejne za tydzień, za dwa, gdzieś tam we Włoszech i tak dalej. Natomiast mamy tutaj konkurs zawodowców. Właśnie, już mnie tutaj wyprzedziłeś, bo ja chciałem zapytać, bo 2020, dlatego wróciłem do tego roku. Pamiętam, jak rozmawialiśmy, super by było i tak mówiłeś, że twoim marzeniem jest też, żeby tu zorganizować gdzieś kwalifikacje na Olimpię, jakieś zawody. No i co? Jutro bikini i classic physique. Tak, i to już będzie siódmy konkurs taki pro, który organizujemy. Za każdym razem robimy dwie dywizje, jedną dla kobiet, jedną dla mężczyzn. Tym razem robimy dla bikini i dla classic physique, więc jakby to już 13 i 14 dywizja, które będą w Polsce przyznawane te awansy na Olimpię Amatorską. Tym razem nie w Las Vegas, tylko w innym mieście w Stanach Zjednoczonych. Zmieniło się to. Olimpia będzie w tym roku w pierwszy weekend października. Jeszcze w tej edycji październikowej, listopada, przepraszam, a w październiku będziemy dwa tygodnie przed jeszcze mieli zawody, też prawdopodobnie w Sopocie, prawdopodobnie też w tym miejscu i też będzie można tam dwie kwalifikacje uzyskać. To może być sporo. Może być sporo, bo to taki będzie ostatni rzut na taśmę. No tak, tak, dokładnie. Jakby nie było, zawody pro, fajnie, że w tym roku... Dużo polskich zawodników. Ale wiesz co, pomyślałeś, bo ja jako myślę zawodnik, startuje amatorzy do południa, zdobywasz kartę pro i już masz otwartą, bo za chwileczkę po południu możesz wystartować. Na Olimpię zaawansować od razu, prawda? W Polsce na jednej pieczeni, no być może się to uda któremuś z naszych polskich zawodników. No, na to nie ukrywam, liczę bardzo, bo Polaków w Classic Physique mamy aż trzech. Mogło być teoretycznie pięciu, jeden uzyskał awans, drugi trochę zmienił plany. Natomiast zawodniczek bikini rodowitych z Polski pochodzących aż sześć jest, a reprezentujących Polskę cztery, bo dwie mieszkają za granicą, więc reprezentują jakby inne kraje, więc tych zawodniczek z bikini, z tego co liczyłem, będzie chyba w sumie 16 na scenie, a w Classic Physique powinno być 10 zawodników na scenie. I tylko że ktoś dojdzie jeszcze z przed południa. Już liczę razem z tym, że dojdzie, bo myślę, że ten co wygra, nie odpuści sobie i na pewno wystąpi. Już wielokrotnie się tak zdarzało, że ktoś wygrywał kartę pro i od razu na Olimpię awansował. I nawet jedna z takich zawodniczek bikini, która wygrała swój konkurs w lidze amatorskiej, zdobyła kartę, od razu tego samego dnia zdobyła awans na Olimpię. Pani Brunauer z Austrii. I będzie tutaj między innymi startowała. Świetnie. Słuchaj, Robert, tak zapytam Cię jeszcze na koniec. Zawsze Cię jest miło spotkać, my to wiesz, możemy gadać i gadać. Obserwowałem się, jak tu się krzątasz wśród zawodników, ustawiasz. Tak? Ćwiczysz coś? Zacząłeś? Nie wiem, czy wstyd się przyznać, że nie ćwiczę. Nic związanego z kulturystyką. Aktywny fizycznie jestem, tak, ale... widziałem, wiesz, tam się wszystko... Mówię, prężyn chyba zaczął coś taśtać tym ciężarem. To magia sceny po prostu, to oświetlenie i tak dalej. Wiesz, profesjonalne jest, oświetlenie na profesjonalnych tak zawodach. Nie wyglądasz, a na scenie tak sobie ustawiam to oświetlenie, żeby wyglądać, że ćwiczę, że jeszcze wszystko jest na miejscu. Tak weź jak tam, jak kiedyś będziesz chodził, to se stań i napnij. Zobaczymy, jaka będzie owacja. Okej, no czasami mnie najdzie, zwłaszcza jak jakaś taka muzyka z mojego programu dowolnego się trafi. Thunder albo coś, to wtedy wiesz... Siedzi w głowie, nie? Odżywa to w sercu, tak? Robert, bardzo Ci dziękuję za rozmowę, jak zawsze było miło i życzę
oczywiście wszystkiego miłej dobrego. Miłej zabawy i liczę na to, że jutro do końca, do 21 zostanie. Oczywiście, absolutnie. Jak będę wychodził ostatni, to ci machnę ręką. Liczę, bo jak nie zobaczę w siódemce relacji z zawodowców, to po prostu więcej was nie wpuszczę na scenę. Masz nasze słowo, a nasze słowo jest droższe od pieniędzy. Oczywiście. Zjadłeś? No, ja powiedziałbym, też musiałem trochę nadrobić, bo byłem chudy poprzedni razem, więc też trochę ładowałem, więc nie robi mi smaka aż takiego. Ile teraz do przodu będzie na scenie? Poprzednim razem jak ważyłem, powiedziałbym prawie rok temu na zawodach, to było 100. Teraz tak powiedziałbym 105, chociaż w wieczornych godzinach nawet było 106, więc prawie 6 kilo. Kurczę, to w ciężkiej tyle ważą. No, nawet się zastanawiałem chwilę nad klasykiem. No bo tam... Dobra klasyka. No tylko, właśnie, że nie zdążył się nauczyć pozowania. Tak, ja jem cały czas, więc mnie nie znajdziesz w tym momencie, w którym nie jem, bo jem, no jak widzisz, cały czas. Także Sebastian tylko nie zdążył się pozowania nauczyć, bo się znowu zorientował, że będzie startował tydzień wcześniej. Że trzeba pozować. Że trzeba pozować i majtki też by mu chyba nie doszły w ciągu tylu dni. Także wychodzi tak jak w tamtym roku w męskiej sylwetce, na którą mi się wydaje, że jest perfekcyjnie przygotowany. Jeszcze w tym roku nie ma takiego problemu w męskiej sylwetce, bo wiem już od przyszłego. Tak, Tak. Wzrostowe i wagowe. Będzie bida, trzeba będzie walczyć o limit. No myślę, że przy moim wzroście jeszcze gdzieś tam na klasyku jestem właśnie na limicie. Raz mi mierzą na 1,88 m, raz 1,89 m, akurat tam się strzeli, więc liczę, że też tam gdzieś będzie, tak. Sam jestem ciekaw, jak oni to rozgraniczą, jaki przelicznik zastosują, jak to będzie wyglądało. Aneta, to co? Dzisiaj jest sobota. Tak, jutro niedziela. Dzisiaj jest sobota, dalej jem, ile wlezie, czyli 4400 kalorii, które jadłam przez 5 tygodni, żeby przybrać na wadze. A no, nie wiem, gdzie to tam się mieści, wiesz, bo oglądając twoje wakium... Także ja jadłam 4400, a Rafał w ostatnim sezonie jadł 1600. Na posiłek. Nie. Na cały dzień, bo obserwowałam to. Ale to jak było, nie było węglowodanów. A no dobra, czyli w dzień bez treningu. Czyli dzień bez treningu. Słuchaj, to jest jednorazowa przygoda dzisiaj? Wiesz co, Aneta mówi, że znowu robiłem, powiedziałbym na tydzień, przed się zdecydowałem, ale generalnie wygląda to u mnie tak, że sobie powiedziałbym coś tam przygotowuję, coś tam redukuję, jak widzę, że jest ok i jestem na te akurat zawody, które teraz wypadają. No to tak powiedziałbym, to wyszło, więc teraz tak samo nie mówię, co będzie po tych zawodach, zobaczymy, jak wyjdzie na scenie. Jak będzie w porządku, gdzieś tam będę blisko, no to przy powiedziałbym następnym wyjeździe, jak za na to jedziemy, no to też pomyślę wtedy. No to życzę ci wszystkiego dobrego, a ja się z tobą nie żegnam, bo pewnie się na meetingu będziemy widzieć. Ja będę cały czas. Ja jeść. Jestem. A to też. Smacznego. Dziękuję, Rafał. Co masz jeszcze do żarcia? Oczywiście klej gryżowy. Fuj. Mniam. Fuj! No, ja nie mogę powiedzieć fuj, bo też często jadam. Fuj! To jest nasza ulubiona potrawa. Tak. A to chipsy też. Wolę rybę. O. Nie, fuj. Fuj? No, jak ktoś zrobi, jest to filet bez ości i nie czuć rybą. To tak się da? Do wszystkiego dobrego mam życzę, dzięki. Jest, są wszyscy. Cześć, witam. Witam pana, dzień dobry, co słuchać? Znowu się widzimy, a mam nadzieję, że nikt z nami się nie przewróci jak ostatnio, pamiętasz? Pamiętam, no a to było jaja, no to był dobre. Co tam u ciebie słychać? Wszystko w porządku, a u ciebie? Doskonale. No zajebiście, o to chodzi. Dziękuję, do widzenia. Do widzenia, dziękuję panu, bardzo miło było. Cześć. Słuchaj, przebywasz teraz na wakacjach w Polsce, mieszkasz teraz w Polsce? Przebywam na dłuższych wakacjach w Polsce, powiedzmy to tak może. O, fajnie, no. Super. Świetnie wyglądasz. Dziękuję bardzo. Czyli teraz takie roztrenowanie? Nie, zawody za 4 tygodnie w Portugalii. Dopiero tak czułem. Zaczynam dopiero sezon, powiedzmy tak. Powiedz mi, jak zapatrujesz się, no zapewne słyszałeś, bo jesteś zawodnikiem fizik, tak? Gdzie już uderzasz, no wiem o co chodzi, no wagę, tak? Tak. No będzie ciężko, powiem ci, no troszeczkę, no bo ta klasyk fizik, waga moja powinna być 94, nie? Aha. Ja wychodzę na scenie tak ze stówą. I na men's fizik na pewno będzie niższa, nie? No właśnie się zastanawiam, jak oni to rozegrają, no, jak oni, jaki przelicznik. Na tym interwiu, że będzie niższa niż klasyk. To no, powiem ci, że trochę będzie, no zobaczymy, co będzie, ale... Boję się, że już w ogóle nóg nie będzie się ćwiczyć. Ale wiesz co? Znaczy się... Powiedział, że będą oceniać nawet to, że musi być proporcja. Widzisz? No kurczę, ale ja to... Ja też myślałem, co pierwsze to będzie, to wiesz co, w dupie nogi, dawaj wszystko do góry pakujemy, nie? No tak. Nie, ale... Nowe wyzwanie. No. Powiem ci, że... Czemu nie?
ale bo to już naprawdę wyglądało, wychodzili faceci w waszej kategorii w spodenkach, no tak nabombani, że ci, którzy się cisnęli gdzieś tam do limitu, do klasyka, no to naprawdę, no ciężko, nie? Ja nie mówię, że to było złe, bo to, no dobrze to wyglądało, nie? Zależy naprawdę, wiesz, każdy inaczej wygląda swoją wagą, każdy ma te mięśnie też inne. Mamy chłopaków, co mają może mniejszą wagę ode mnie, wyglądają dwa razy tyle, bo te mięśnie, wiesz, o co chodzi, o wygląd, tak, nie? Tak, to ten full body, nie? Co jest, jak się mówi, co jury oczywiście ocenia, o. Kombinuj, no staram się, naprawdę nie jest tak łatwo po moim polsku, przepraszam was wszystkich, mój złamany polski, ale już lepiej niż ostatnio, nie? Nie, no bardzo dobrze mówisz po polsku. Robię postępy, cieszę się, no, dziękuję. Mówisz lepiej po polsku niż ja po angielsku. O, widzisz, you can speak English too, o. Yes, I speak very well. Oh yeah, okay, perfect. Okay, now we talk about your category. Yes. Yeah. My physique, yeah. You had last time, yeah. How much you weighed? Last time on the stage, like 99, yeah, 99 okay. Kilos. Almost 100, yeah? Now, new rules. In the morning, yeah. Okay. Empty stomach, you know, after toilet. Okay. No drink. No alcohol. No alcohol, no drinks. Okay. Now, how much you need in the new rules? I hope I don't need less than 95 or something like that, because it will be... Oh my goodness, 5 kilograms less. Yes, sir. No good. W ogóle. Short fryzura. Short fryzura będzie. Będzie wszystko na maksa docięte, nie? Tak. Oczywiście, nie. Wycięte. Wszystko będzie spodenki, nawet jak już spróbuję, to wiesz, nie. No. Ale fajnie, cieszę się bardzo, bo nowe wyzwanie będzie. Zobaczymy co i jak. Nie będzie tego ścigania się, że musisz jeszcze bardziej się tam gdzieś tam doładować, taki zrobić tej masy, nie? No i po prostu też, co chodzi o dzień zawodu, musisz wagę sprezentować, to też fajnie, wiesz, tak, masz jakieś takie małe wyzwanie i to mi się podoba w tym i czemu nie. Ja lubię takie coś, wyzwania i żeby się dopasować, żeby coś, wiesz, żeby być w tej wadze i żeby to utrzymać, żeby to wyglądało. Zajebiście, cieszę się, no, takie, dodaję trochę takiego nowego życia do tej kategorii, nie? Życzę ci wszystkiego najlepszego, na razie ciesz się tym limitem, którego nie ma. A dzisiaj masz, tak zapytam się jeszcze, jakiegoś swojego faworyta, zawodnika? Faworyta, zawodnika, no powiem ci, że paru znam. Aha. Nie będę wymieniał imień, ale życzę wszystkim powodzenia i widzę, że mam zajebiste sylwetki. Dobrze. I niech najlepszy wygra, tak? Niech wygra. Dziękuję ci bardzo, wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo, nawzajem, dzięki. Dzięki. Dzień dobry, witam serdecznie. Przed chwilą rozmawiałem też z Dawidem Wachelką, bo wiesz, tak, dosyć taka interesująca sprawa. Ty specjalizujesz się w zawodnikach fizik. Jak ty myślisz o tych limitach wagowych, które się pojawią niebawem? Powiem ci tak. Jak usłyszałem o tym na samym początku, to się ucieszyłem, bo nie ma co ukrywać, ale często męscy fizycy na tych zawodach pro byli więksi niż klasycy. No i ta kategoria niekiedy nie szła w zbyt dobrą stronę. Wymykała się spod kontroli. Dokładnie. Jakby niby na tych najlepszych zawodach wygrywają zawsze te sylwetki najlepiej, najbardziej proporcjonalne, takie najbardziej cieszące oko, ale mimo wszystko jest dużo takich potworów, na których jak spojrzysz, to myślisz, kurczę, jaka to kategoria, nie? Finalnie myślę, że to jest dobre rozwiązanie. Myślę, że dużym problemem będzie dobranie tego limitu, bo wielu zawodników może mieć teraz problem z tym, że będzie musiał się zmniejszyć i to znacznie. Tak, bo ja słyszałem, że nawet te limity mają być mniejsze niż w klasyku. Więc tym bardziej. No, myślę, że to będzie ciekawe i pierwszy rok zweryfikuję. Na moje, oni po pierwszym roku podwyższą te limity, bo zobaczą, że albo stracili bardzo dużą ilość zawodników i niestety medialnie im się to nie opłaca, albo po prostu kanon pójdzie w zupełnie inną stronę i nie wiem, trzeba by nagle stworzyć jakąś taką muscular men's physique, nie? Aha, okay. Więc jakby, no jestem bardzo ciekawy, jak się to potoczy i jak w ogóle ten pierwszy rok będzie wyglądał. Być może będzie tak, że ci z physique zobaczą, że limit jest ciuch większy w classic physique i przejdą do classic physique. Dokładnie, zrobią nam 2-3 kg w nogi, zmienią tą proporcję i będą startowali w klasyku.
Sam jestem mega ciekawy, zobaczymy. No, finalnie też nie chciałbym, żeby ta kategoria wyglądała tak, że góra jest nabita, a w spodenkach jest wiatr, tak? No, bo tak może być, nie? Że gdzieś trzeba te kilogramy stracić, a najlepiej stracić tam, gdzie nie widać. Ale też Dawid mówił, że sędziowie też mają zwracać uwagę właśnie na te czwórki, chociaż pod spodenkami. Niby tak, ale wiesz, jak to potem finalnie wychodzi w rzeczywistości. Jak będzie się liczyła sylwetka, która jest na górze, no to na te spodenki się przymknie oko i może wygrać po prostu osoba większa, tak? Że jakieś grube takie spodnie, wiesz, z push-upami, że niby tam widać, tego nie widać, ale nie, to jest wszędzie weryfikowane, nie? Zdecydowanie, ja się śmieję, że będą chłopaki takie spodenki zakładali, jak są te sztuczne six-packi, to wiesz, z rozepchanymi czwórkami, nie? No, być może. Słuchaj, dzisiaj pewnie to będzie takie na pół pytanie retoryczne, no bo musisz odpowiedzieć, ale też pewnie masz tu sporo zawodników dzisiaj. Mam dzisiaj akurat jedną osobę, o dziwo, ale myślę, że dość mocno liczącą się w stawce, także jestem dobrej myśli. O, tak to zostawię. Będzie walczyła o kartę pro. Mam taką nadzieję. I tego Ci życzę i Twojemu zawodnikowi. Bardzo Ci dziękuję i zdrówka życzę. Dziękuję bardzo i dla Ciebie również zdrówka. Przydał się, dziękuję bardzo. Piąteczka, ale usiadło. Oskar jest ze mną, to są Twoi podopieczni? Tak jest, Patryk i Kacper. Dzisiaj myślę, na 6 kategorii będzie 6 złotek, więc zobaczymy, co się stanie dalej. Tam już chyba jedno jest, nie? Widziałem. Nie? Tak, dlatego też myślę, co będzie dalej, bo zostawał też w środku, więc no, liczę na komplet złotych medali. Jak myślisz, jakbyś był teraz w formie razem z nimi stanął, to jakby to było? Myślę, że mógłbym... Trudne pytanie? Trudne, ale myślę, że mógłbym być troszeczkę większy jeszcze od chłopaków, aczkolwiek wyglądają zajebiście, więc sędziowie by tutaj ocenili, nie? Mam nadzieję, że może któryś z nich dzisiaj zostanie nowym zawodnikiem pro, więc może się porównamy niedługo. Oskar, ja tak ciągnę ten temat. Mówisz, żebyś był większy, super, ale wiesz, że teraz może będziesz musiał być może trochę mniejszy. No, jeżeli limity będą mniejsze niż w klasyku, to chyba trzeba będzie... Zmienić kategorię? Nie, myślę, że to już... Zmiany nie, ale no może być ciężko zmieścić się w limit, nie wiem, plus 6 kilo na przykład, nie, jak będzie. Jak ja ważyłem 92 kilo teraz przy 178, no to jest już plus 14. Nie wiem, czy taki będzie limit. No, będzie ciężko, ale te sylwetki będą trochę inaczej wyglądały. Może to i dobrze, mi się wydaje, no bo mówię, to już tak zaczęło troszeczkę, no, wychodzić poza granicę, nie? No, jest taki niepewny kanon oceniania, nie? Że na jednych, dla mnie men's physique to jest to wszystko, ten cały pakiet, look, pozowanie, wiesz. Czasami jest tak, że wygrywa taki zawodnik, a czasami wygrywa po prostu gość, który jest największy, a nie do końca moim zdaniem w ogóle pasuje do ramy men's physique całą sylwetką, nie? Bo to też nie jest tylko kto jest największy, czy ma najlepszą klatę, więc uważam, że no różnie może to w różną stronę pójść. Na pewno będzie to premiować zawodników o lekkich kościach, nie? I boję się, że niestety men's physique nie będą trenowali nóg, żeby ściąć tą wagę. Ale takie push-upy można kupić spodenki, będzie dobrze wyglądało. Powiedz mi, teraz spełniasz się w roli trenera, kiedy zobaczymy Cię na scenie? Możliwe, że na jesień. Nie jest to jeszcze stuprocentowo pewne, ale no chciałbym. Ta scena kusi, nie? Za 18 tygodni są tutaj zawody pro w men's physique, więc... 18 tygodni możliwe. Dużo i mało, ale jak baza jest, a widać, że baza jest całkiem niezła. Nie, no nie będę ukrywał, że od zejścia ze sceny cały czas robię wszystko, żeby wyjść na tą scenę i pokazać się w najlepszej swojej wersji, nie? No... Za dużo nie ma co gadać, trzeba pokazać, jeżeli wyjdę i tyle, nie? No mam nadzieję, że... Znaczy mam nadzieję, no może być tak, że wyjdę w tym sezonie na scenę, no. Także trzymamy kciuki za te 18 tygodni przygotowań, żebyś pojawił się na scenie, a tymczasem również trzymamy kciuki za Twoich podopiecznych. Dziękuję. Wszystkiego dobrego, dziękuję. Tobie również, wszystkiego dobrego. Dziękuję. Jak tam widzę, że rodzinka szczęśliwa. Tak jest. Żona ucieka. Medal dla młodego właśnie. Jak młody ma na imię? Dzień dobry. Nikodem. Bo on to zje teraz. On to ma zjeść z mlekiem matki, żeby w przyszłości zdobywał te złote, a nie te brązowe, ale... Ale brązowe też, no stawka też była, no był poziom wysoki. Wszyscy przyjechali tu najlepiej przygotowani, a to już jest tylko taka wisienka na torcie, wyjść tam się zmierzyć z każdym, kto dał z siebie maksa po prostu, więc to nie jest wstyd mieć drugie, trzecie, czwarte miejsce, gdzie każdy dawał z siebie maksa. Czy więc... planujecie, ja wiem, że to sporo wyrzeczeń przy rodzinie i tak dalej, bo... Ty jesteś poniekąd najważniejszy teraz, to... Jeszcze... Najważniejszy zawodnik. Nie, nigdy, tak? No to fajnie to rozdzielacie, a powiedz mi, czy to kończysz sezon, czy dopiero... Będziemy myśleć na pewno dużo do poprawy na przyszłe sezony, więc to będzie raczej przyszły sezon, a tu się zobaczy, co żona z młodym powiedzą jeszcze. Wszystko w domu, tam żona decyduje, wiadomo, głowa. Tak, jednak całe przygotowania zaczęły jak się urodził i przez całe przygotowania teraz był z nami aż do startu, można powiedzieć. Super, no bardzo miło i to taka no, fajna też pamiątka, nie? Dokładnie, no dokładnie. A tym bardziej teraz będzie, prawda, zawsze sobie sięgniecie gdzieś tam do telewizora i będziecie mieli pamiątkę, za kilkanaście lat może się spotkamy.
Będzie już większy, będzie miał swoje. Wszystkiego dobrego wam. Generalnie obserwuję zawsze siódemkę, oglądam wszystkie filmiki, więc jestem teraz zaszczycony po prostu i jako lekko w szoku bardzo. I wzajemnie. Wszystkiego dobrego. Dzięki. Mały żółwik, pyk i mamie też. O, tutaj są do kulturystyki ciężkie. Jest, ale teraz taki season off, także, także jak najbardziej. Mass mode. Super. Wszystkiego dzięki, dobrego. Cześć. Weź całą garść do kieszeni. Powiedz, cukierka wziąłem. Dzień dobry. Jak masz na imię? Cześć. Jestem Nataniel. Silicznie masz na imię. Ja jestem Rafał. Lubisz cukierki? A dasz wujowi żółwika? Pewnie. No to smacznego ci życzę. Dziękuję. Bo wujowi drugiemu tutaj ręce ścierpną. Dzięki. Hello, my friend. I'm good. Hey, I'm feeling so good. Wow. Are you happy? Yeah, congratulations. So happy. Thank you very much. Tell me, please, how long did you have to wait for this moment? Too long. Too long? Everything. Still, you are very young, yeah? Yeah. Right? No, I'm not young. No? You look young. This is too long, man. This is too long. I'm so happy today. But I make the pro card, so this... I can't believe it. This is so great. I thank God everything. Yeah. It's amazing. What do you feel now? It's okay. This is I'm waiting for this moment all my life. Yeah. I'm dreaming about this. You know, momentan I think this is a dream. Yeah. I can't believe this. Maybe a few hours. Yeah, you know, but I said tomorrow I said, wow, I have the winner through pro card. Yeah. Man, I can't believe this. Like this is in this year. You want to go to the Olympia show? Sure. Yeah. maybe. Yeah, you know, so. We are, because you heard about this, the rules, something different will be. And okay. This year it's the same. But next year, your weight will be just a little less, yeah? Like a classic physique. Yeah, you know, no. I make the physique, everything. This is a good thing. Okay, thank you very much. Stay happy. This is new road in your life and celebrate your victory today. Thank you very much. Pamuke Instagram, Pamuke Kisala, follow me to the Instagram. Where are you from? I'm from Germany. Germany? Yeah, you know. Okay. Wiesbaden. You know Wiesbaden? Wiesbaden? Maybe nearby. Frankfurt, Wiesbaden, this is the same. Ah, okay. Yeah, Münstadt. This is a small town in Germany. Okay, thank your you. Last pose for your Polish fan, okay? Yeah, thank you very much. Dzień dobry panu. Dzień dobry, witam serdecznie ponownie. Sędzia prawie główny tychże zawodów, Piotruś, trochę pracy dzisiaj było? Tak, jak zawsze, trochę pracy było. Ja cię zapytam, bo ty sędziujesz. Byli amatorzy? No byli dzisiaj amatorzy. Jutro będą zawodowcy. Czy jest różnica, jak patrzysz na takiego amatora, no wiadomo, że jest, ale czy to sędziowanie różni się, że zwracasz uwagę na to, na co byś nie zwrócił uwagi, na przykład amatora? Trochę za wile to mówię, ale ty pewno będziesz wiedział, o co chodzi. Za każdym razem każdy zawodnik, amator, pros, jest sędziowany zgodnie z jakimiś tam standardami, które są wyznaczone przez ligę i tego się trzymamy. I tutaj no, nie ma, że ktoś jest mniej ważny od... albo ktoś ważniejszy od drugiej osoby. Wszyscy są sędziowani na tym samym poziomie. Mhm. Powiedz mi, dzisiaj było ciężko, no bo tam przestawialiście, kombinowaliście. Szczególnie tam chyba, jeżeli chodzi o ciężką, ciężki był wybór mocno, oni tam pracowali, no i tutaj fizik tak samo tam widziałem, że no, no każdy był chyba na każdym miejscu. Tak, bodybuilding, no naprawdę overall był ciężki do zdecydowania, no ale... Po, że tak powiem, mieleniu troszeczkę zawodników w te zdecydowaliśmy się na wygranego. Mhm. I tutaj było to samo. No, myślę, że w men's physique było jeszcze trudniej niż w bodybuildingu, bo byli zawodnicy bardzo, bardzo, bardzo do siebie podobni. Jakimiś szczegółami po prostu jeden wygrał i zdobył kartę pro. Więc no, mamy kolejnego prosa i super. Ale zwycięzca ten w ostatniej kategorii, no to rzeczywiście ta środkowa sekcja, no to kurczę, to już genetyka chyba, tak, nie? Tak, już genetycznie wypracowane, na pewno dużo czasu też to zajęło, więc no, tak jak mówię, mamy nowego prosa, świetnego, myślę, że ma też duży potencjał, więc powodzenia życzę. A czy to nie jest tak, zapytam się, bo jesteś sędzią, a ja to wiesz, walnę prosto z mostu. Ja, stary dziad. Stoi koło mnie połowę młodszy chłopak.
mamy zarąbiste formy, wyglądamy identycznie. Czy wygra? Logiczne, ten młodszy, bo ma życie przed sobą i większy potencjał, a stary, no to już do piachu, to już nie ma co na niego stawiać. Jak to się mówi, age is just a number, więc yes. nie ma to znaczenia, wygra lepszy. Czyli nie mam się czego obawiać w przyszłym sezonie. No nie, na pewno nie, panie Rafale, myślę, że nie ma się czego. Jeszcze zapytam, bo ja mam dużo pytań. Co? A, wołaj Piotrka. Dobra, Piotruś, to jeszcze sobie pogadamy, może jutro będziemy się widzieć. Bardzo Ci dziękuję. Odpoczywaj, bo dobrą robotę zrobiliście, także, a jutro czeka Was jeszcze chyba gorsza robota. Więcej, ale no, myślę, że jest akurat w panelu, są ludzie, którzy lubią i kochają to robić, więc na pewno usiądą jutro z tą samą werwą i lecimy z tematem. Jeszcze tam wołają, nie wiem, po włosku, hiszpańsku, nie wiem jak. Dziękuję Ci bardzo. Żegnamy wszystkich serdecznie, zapraszamy jutro. Jutro mamy kolejny dzień. Lecimy. Teraz już ekipa Pro, ja zadać cześć. Cześć, witam. I Łukasz. Siemanko. Już po weryfikacjach, już po tym wszystkim udało mi się Ciebie zobaczyć, jak tam wszedłeś na wagę. Nie widziałem Cię, ostatnio Cię widziałem rozebranego raz, że na scenie, ale na żywo, to jak robiliśmy razem trening. No. Jest różnica i to ogromna, naprawdę. Rozmawiałem z Łukaszem, mówił, że jest z tego, no ale wiesz, zawsze tak, no dobra, nie wiadomo, trener, ale jest różnica. No ja jestem zadowolony. Idealnie w limit udało się strzelić 101 kilo, więc super. A na ostatnich zawodach chyba miałeś tam? Na ostatnich zawodach ważyłem się w ciuchach i miałem niedowagę. No właśnie. Więc to jest najlepsze, tak? Zapytam trenera teraz, no w sumie taka, no 12 godzin do wyjścia, nie? Takie 10-12 godzin. Troszkę więcej chyba, bo... 19 jest. No, 19, tak, więc około 20 godzin. Co tak naprawdę, cała robota już jest zrobiona, teraz tylko odpoczywać, jeszcze trochę zjeść, kontrolować tą formę. Tak naprawdę ciężko tutaj cokolwiek zepsuć, bo tak jak widziałeś, no, powiedziałem Adamowi, Adam do samego końca mnie zaskakuje, nie? Myślałem, że niczym nie zaskoczy, teraz go zobaczyłem na żywo i naprawdę w szoku byłem, nie? Nawet tutaj zawodnicy, każdy coś tam gadał między sobą, Adam się rozebrał, to wszyscy zamilkli, nie? To fajne było. Jest fajnie. Adaś, słuchaj, nie będę Cię męczył. Powodzenia życzę. Dzięki. Będziemy jutro od początku do końca i no, jutro wszystkiego dobrego. Jutro się widzimy. Trzymajcie kciuki. Niech wszystko idzie zgodnie z planem. Dzięki wielkie. Jest ze mną Hubercik. Szóstka czy dziewiątka? Szóstka. No bo tu wiesz, takie, ale tak, zmysły... Muszę uważać przy zakładaniu. Zmysły działają dobrze. Dublować to... numerka czasami. Fajnie jest wystąpić znowu w Polsce. Super, bardzo czekałem na ten start. Tak naprawdę ten start był pierwszym, na który planowałem powrót. Jak się tylko dowiedziałem, że są w Polsce zawody, no to był taki impuls. Mówię, no to muszę się na nie przygotować. Ale zdrówko to pisało już, że jesteś... Tak już wyciągnąłeś pewnie wnioski z tych wcześniejszych startów. Tak, na pewno. Ten pierwszy start, no mówię, to był taki na szybko. Gdzieś tam 2 tygodnie przed startem podjąłem decyzję, a zaryzykuję, już tam pojadę. Kolejny natomiast to był przemyślany, już wszystko tak jak być powinno, z którego jestem bardzo zadowolony. Przypomnę, to był New York Pro. A teraz... No, atmosfera, nic nie mówię. Nic nie chcę Cię męczyć, ale New York Pro już miał milion pytań. Jutro stanę na scenie, będzie do ocenienia, czy jeszcze coś tam dało radę poprawić, czy jeszcze coś tam wyciągnąłem, tak jak mówisz, jakieś wnioski, coś poprawiłem. Oczywiście działałem cały czas, działam do jutra, do godziny 19, żeby to było jak najlepiej, no, a jak będzie, no... Ale zobaczmy. Widać, że już coś podjadłeś, bo już tak, wiesz, tak, dzisiaj... śmiało mówisz, rzeźko mówisz. Taki miałem plan właśnie na te przygotowania, żeby ten dzisiejszy dzień już sobie od rana móc jeść. Mhm. Oczywiście to było cały czas ważenie, tak. Mogę, jem. Czekanie, ważenie, mogę zjeść, no to jem. No i tak się udało 4 posiłki zjeść, także teraz mam już 5, jeszcze będzie 6 przed spaniem, także, no, także dzień wypełniony i tak takie no, ładowanie jak być powinno, można powiedzieć, gdzie rzadko coś takiego mam, bo często gdzieś po wadze, no mówię, już ten limit gdzieś tak osiągnąłem, wypełniłem go, więc zawsze po ważeniu są szybkie 2-3 posiłki spać, żeby, zależy jeszcze jak rano zawody, no to nie jest za dogodne rozwiązanie. A teraz jest fajnie do 19, wiadomo, też nie ma co
przesadzać, ale nie będę zdradzał, bo ktoś jeszcze podsłyszy. Hubert, wszystkiego dobrego Ci życzymy. Ja oczywiście z kamerą Seven Nutrition będziemy do samego końca, będziemy obserwować. Liczę na szybki wywiad po tej całej imprezie. Wiesz dobrze i tu w ogóle nie ukrywam, że trzymam mocno kciuki za Huberta. Mówię i rękoma, i sercem, jak zawsze. Także będziemy obserwować. Już Cię nie męczę. Wszystkiego dobrego Ci życzę. Dzięki. Dzięki. Do zobaczenia jutro. Na scenie. Jasne. Jesteśmy w czasie trwania promitingu. Weryfikacje były w piątek. Fajnie, że się zweryfikowałeś w piątek, nie? No super, jak najbardziej. Myślę, że skorzystało tutaj 3/4 zawodników z tego przywileju. Fajny w sumie ukłon w stronę zawodników, ze strony organizatorów, że mieliśmy szansę już w piątek wieczorem po 22:00 rzeczywiście podejść pod weryfikację, no i dać sobie troszeczkę więcej czasu na ładowanie, bo jak wiecie, jak obserwujecie w moim przypadku, to było dość istotne, żeby to zrobić w piątek. Nie żyłeś w piątek. Tak, no aczkolwiek jest już wszystko w porządku, jest fajnie, jest jutro show day. Okej, dzisiaj tu już się pojawili zawodnicy, co niektórzy widziałem się rozbierają. Czy to jest tak, że to jest jakieś takie psychologiczne zagranie, czy patrzysz na to, czy ma to na coś wpływ, zaczynasz coś myśleć, analizować, czy po prostu znasz swoją wartość? No, patrzę na gościa z boku, mówię, naprawdę dowalony typ, nie? No, ale jeśli jest zawodnikiem Pro Classic Physique, to nie może być to, wiesz, chuderlaczek, to musi być naprawdę pokaźnie zbudowany facet. Także każdy, myślę, z nas będzie robił jutro wrażenia, kto największe, zobaczymy jutro. To jest 20 godzin, to dużo rzeczy może się poprawić i mam na myśli tylko poprawić. Dokładnie. I o żadnych innych scenariuszach nie możemy tutaj mówić. Oczywiście będziemy, Damian, wszystkiego dobrego, odpoczywaj, jeszcze, numer 4. Tak, dodam tylko, że mam czwóreczkę, czy ona będzie szczęśliwa. To jakaś taka liczba znacząca, czy to po prostu przypadek? Nie, ale od jutra może być. Niech przyniesie Ci szczęście. Dziękuję i do zobaczenia. Dzięki bardzo. Nie wiem, czy będziesz większa, ale na pewno będziesz bardziej najedzona. Ja jeszcze mam dzisiaj 2 posiłki i chyba trzeci. A zjadłam już chyba 9. No, cały czas futrujesz tam pudełko, widzę, masz jaki jest numer? Numerek na YouTube, numerek 27. 27, dwie zawodniczki z Polski startują. Więcej. 3. Tylko się ukrywają. 4. Z Polski. No, tak chyba ze 4 są na pewno. Okej. Dobrze. Od ostatniego startu, tak szybciutko, bo nie chcę Cię też męczyć, od ostatniego startu poczyniliście z trenerem trochę zmian, widać. Tak, bardzo dużo zmian, jestem na pewno bardziej soft, czyli łagodniejsza, jest troszeczkę mniej tej masy mięśniowej i moje wszystkie separacje wydaje mi się, że są przysłonięte po tym 5 tygodniach. Ciężko Ci było z tym, co? Nie, ja jestem żarłokiem pospolitym, wszyscy o tym ale wiedzą. Ale chodzi mi o to, że nie mogłaś trenować, robić kardio. No to straszne, no kardio to tam nie lubię, ale trenowanie, przestanie w ogóle trenowania całkowicie górnych partii było dla mnie bardzo trudne. Trzeba się przyzwyczaić? Korciło mnie strasznie, ale pilnował mnie Sebastian, żebym nic nie ruszała. Dobrze, że masz jeden drugiego, tak pilnuje. Sebastian dzisiaj też startował. Słuchaj, nie będę przedłużał, jutro też będziemy, na pewno sobie pogadamy, odpoczywaj, najedź się jeszcze więcej i widzimy się jutro i wszystkiego dobrego. Tak jest, Rafał, dziękuję Ci bardzo. Dziękuję. Do zobaczenia na scenie. Zawodnicy pro i zawodniczki pro jeszcze się krzątają. Meeting dobiegł końca. Mamy przed 22:00, więc wszystko się dobrze skończyło. Już niedługo światła zgasną, żeby jutro zapłonąć w całej swojej krasie. Od rana amatorzy, bikini i classic physique. Po południu wielkie show, bikini pro, a także classic physique, pro zawody. Polskich zawodników mamy 3, naprawdę będzie co oglądać. U Was to będzie moment, my idziemy się wyspać, a rano wcześniej już jesteśmy na hali i będziemy podziwiać to widowisko razem z Wami. Jesteśmy już na hali, to już drugi dzień dzisiaj, kiedy będą odbywały się zawody bikini oraz classic physique pro, ale także amatorów. Jest ze mną sędzia główny Rich Palmer. Yes. Yes, hello. Yes. Nice to meet you too. Yes. But maybe you saw me on the stage in the Olympia, in amateur and... Yeah. You remember me? Yes. Okay. What, look, you're still big, great physique. Thank you very much. Yeah. I prepare to my next season, but never mind. Yes. Today, Poland, first amateur bikini and classic physique, then very important pro show. Yeah, this is big responsibility for you because you are both judges. And what do you mean? Well, honestly, I have a great panel. So with that responsibility, I can lean on some great judges from here. You know, the experience is phenomenal. So
I'm looking to have a good time, give the athletes a great show, the audience a great show, and I think we're going to see some great physiques. Okay. Yeah. You are first time in Poland and the sea? First time. It's beautiful. Sopot is beautiful. I've been texting home and calling home and saying, you must come here. Okay. You know, very beautiful. The water, the beach, the nightlife, great. Beautiful. Okay. Back to the topic. Yeah. Yesterday, you had and judges was very difficult choice, I think, because every competitor, many compares was. Conditioning was phenomenal. Okay. Everybody came in very good condition. You know, I will say the men's physique, the overall, and pro card winner, very close battle. That whole group was very good. Both of the two individuals I was looking at for the overall, fantastic physiques. They're both going to be good pros. You know, even the runner up, I want him to keep going, and of course all the others too. But both and that entire group. Fantastic physiques. This is private question, yeah? You saw competitors in the, who today fighting for the pro card? Yeah. You have a favorite? I can't say I have a favorite, but you know, I'll say this. I, as an American over here for the first time, I am so pleased to see the conditioning. It's remarkable, you know. Athletes come in shape, which means they dieted and did their work. So whoever comes out of here today is the winner, I know is well-deserved. Okay. Yeah. Okay. Last question, yeah. Okay? What do you think about the new rules in physique division? I think they're necessary. I think it's absolutely great. It will give some more structure and symmetry and balance and keep those sizes down, you know. Okay. And I think it's good for the sport and good for the future. Okay, we will see what happens. Yeah. But today, have a good time and thank Absolutely. You for your time. Absolutely. And see you maybe after show. Absolutely. Thank you so very much. Much. You bet. Thank you. Thank you. Maksiu jest ze mną. Maksymilian Kolbe. Nie, to nie to. Cześć, siemanko. Jeszcze brązer nie dopiero co pomalowany, więc nie może się ani pompować, ani nic. Musi czekać, aż brąz zaschnie. Rączki do góry, tak, na razie jeszcze dopiero co nałożony bronzer. W sumie nie dopiero co nałożony, tylko pół godzinki temu, ale... Ale chłodno jest, nie? Fajnie jest na razie. Tak, jest okej, okay. Na backstage'u jest okej, okay. Temperatura taka jest, wiesz, fajnie dopasowana. Natomiast no schnę, bo chcę zacząć pomału się pompować, bo wychodzę jako druga kategoria. No to tak. Czyli no, zaraz o 10 mają ruszyć juniorzy. Potem dziadki, mastersi, czyli my, nie? Czyli papcie. Słuchaj, jaki pakiet będziesz wnosił teraz na scenę? Bo ostatnimi czasy było troszeczkę mniej tych kilogramów, to już widać gołym okiem. No właśnie, wiesz, pierwszy raz walczyłem o limit w tym roku. Zawsze, wiesz, jak to było, miałem tak, że lekko mnie do wagę, wchodziłem z taką wagą 102 już po pierwszym dniu ładowania. Tym razem musiałem już przyciąć tą wodę, jadąc na wagę, także nie było picia. Tu masz jaki limit, przepraszam? 104. 104. No i 104 było jak w punkt, że tak powiem, wczoraj zrobione tam na wadze. Dzisiaj 105,5 już po ładowaniu z rana, nie? Także dzisiaj z rana ta waga przed śniadaniem była 105,5 kg, czyli... No wnosimy, no nie wiem ile, 3 kg więcej? Sporo, a zawodników też dzisiaj widzę, że jest sporo, będą walczyć o to, żeby zdobyć kartę pro. Gdy zdobędziesz kartę pro, to startujesz wieczorem? Już tak daleko nie wybiegam w przyszłość, nie? Wiadomo, że każdy przyjeżdża tutaj wygrać i każdy walczy o ten najwyższe laury, tak? Nie zastanawiałem się nawet na tym. W zeszłym roku moim celem było wygrywanie w kategorii Masters, robienie top 3 w Pro Qualifier i tak mi się udało zamknąć ten sezon. No w tym sezonie trzeba by było ten cel postawić wyżej, nie? I no. Fajnie by było wygrać tą kategorię Pro Qualifier, no i będę się starał to zrobić. I tego Ci serdecznie życzymy, a teraz niech brązer se dosycha, pompuj się i walcz na scenie. Dziękuję bardzo i widzimy się, myślę, w dzisiejszym dniu jeszcze z jakimś medalem, z jakąś blaszką. No a to liczę. Dla teamu Seven Nutrition. Tak, na scenie z kartą zrobimy sobie wywiad tam z figurkami. No i dobrze, podoba mi się. Dziękuję.
Razem z Marcinkiem ja jesteśmy jak zwykle cali na biało. Myślę, że to dzisiaj długo już nie potrwa, pewnie już tam gdzieś widać, że już jestem brązowy. Nie na dole, tu, do góry, patrz, do góry. Na backstage'u dzisiaj jeszcze się zawody nie zaczęły, no już prawie, teraz się zaczynają, godzina 10 wybiła. Wszystko idzie planowo, super. Rzadko się to spotyka, że coś idzie planowo, ale do rzeczy jest naprawdę gęsto dzisiaj. A dzisiaj tylko dwie kategorie, przypomnę. Classic Physique, amatorzy do południa, później bikini, przerwa, a po południu show. Jak ktoś w Classic Physique zdobędzie pro, będzie mógł sobie wystąpić w zawodach pro, tak samo w bikini. Chodzimy dalej, szukamy, z kim będziemy mogli jeszcze sobie porozmawiać, ale chciałbym też rzucić okiem wreszcie na scenę, bo naprawdę jest co dzisiaj oglądać. Raz, dwa, trzy, cztery. No, to jest w beginnersach. Dwie kategorie mamy. Okej, okay. No jest gęsto dzisiaj. Widać po kolejce, jak w PRL-u w Mięsnym. Także sporo dzisiaj, jeszcze ostatnie tam szlify trwają. Każdy ma zapewnione tutaj oko fachowca. Nikt nie wyjdzie bez świecidełek na ciele. Nikt nie wyjdzie gdzieś tam niedomalowany. I to jest też fajne, że rywalizacja rywalizacją, ale każdy musi mieć równe szanse i wyjść perfekcyjnie przygotowany na tą scenę. Kamera jest przodem do mnie, za kamerą, tam dzieją się już zawody, gęsto jest na tej scenie, za chwilę to zobaczycie. Tutaj jest to miejsce, gdzie zawodnicy są szykowani, Klaudia tam wszystko tutaj działa, żeby każdy stał odpowiednio. Numerek 97, 103, zawsze myślałem, że po 97 jest 98, a tu patrz, jest 103. Jak chłopaki? Bardzo dobrze. Jest stres? Nie. Ojej, stres. Jest stres, ale widać, że suchy, jest stresik? Pozytywnie, motywacja bardziej pozytywnie niż stres. Dobra. Jak tam? Jest okej. To już kolejne tutaj, już jest doświadczony zawodnik. To... No, jak na debiutanta, to tak. Tak, naładowany? Myślę, że tak. Tak, dobra. Jestem zadowolony. Jestem zadowolony. Jak tam samopoczucie? Bardzo dobrze, bardzo dobrze. No widzicie, to nic tylko startować. Dokładnie. Tu jeszcze sobie, hej, jak tam? Wczoraj, po wczorajszych sukcesach? Też dobrze było. Z Litwy przyjechali, no i popróbowałem tutaj. I dzisiaj może też coś tam skapnie? No, popatrzę. Wiesz co, tak patrzyłem wczoraj na ciebie, wiesz do kogo jesteś podobny? Do siebie. Też, ale jakbyś miał dłuższe włosy, to do Patryka Swayze chyba trochę. O, dzięki. Ale jesteś, wiesz, większą muskulaturę masz. Jak tam panowie? Dobrze, dobrze, dobrze. Jeszcze tam guma, widzę, pracuje jeszcze. Ostatnie szlify i tutaj też jeszcze mamy zawodnika. Jak tam? Bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Sporo was dzisiaj tutaj, nie? No, dzisiaj bardzo mocna obsada, także zobaczymy. Jest mi powalczyć. Powodzenia życzę. Widzicie? A halo, tu jestem. Tak to by wyglądało. Zawsze z kamerą sobie nutrition jesteśmy tam, gdzie powinniśmy być. Jak nas nie wpuszczą, to i tak się wciśniemy. A tam jest scena i różne rzeczy się dzieją. Klaudia jak zawsze czuwa. Cześć, Klaudia. Cześć, Fryda. A jakbyś teraz opuściła mikrofon, to by było cię słychać? Czy możesz sobie tam to miało być połączenie z panią Asią i całą resztą. Ale teraz nas nie słychać. Nie, nie, nie. Dzisiaj troszeczkę więcej pracy niż wczoraj. Tak, jest bardzo dużo zawodników Classic Physique, więc jest ciekawie. I dzisiaj fajnie, bo nie ma takiego miszmaszu Classic Physique, bikini. Później pro bikini, Classic Physique. Tak, dokładnie. Wszystko idzie tak jakby ciągiem. Więc chłopaki też są zadowoleni. Ile dzisiaj jest zawodników i zawodniczek licząc razem z pro, sami? Oj, nie powiem ci tego, wiem, że na brązowienie mieli chyba 45 z Classic Physique teraz zawodników, także... Także sporo. Dziękuję ci bardzo i życzę miłej pracy. Dziękuję i wzajemnie. Dziękuję bardzo. Zastanawiałem się, czy przyjechałeś popatrzeć, czy ty coś występujesz znowu? Startuję właśnie. Dzisiaj zaraz wychodzę. Jeszcze brązera nie mam, ale chwila, moment i będzie. Ale powiedz mi, dzisiaj też masz jakiś pokaz? Nie, dzisiaj nie. Dzisiaj na luzie, wakacyjnie, Sopot, po molo pochodziliśmy, także bardzo fajna impreza ogólnie, bardzo fajne miejsce, także mam nadzieję, że te zawody będą tutaj się odbywały częściej. Z Warszawy to w sumie nie masz aż tak za daleko. Mieliśmy 3,5 godziny tak naprawdę, więc rzut beretem, a miejsce, tak jak mówię, jest naprawdę fajne. Ale bądźmy szczerzy, przyjechałeś, bo cię interesuje chyba najbardziej to, co będzie się działo na samym końcu, czyli oczywiście to proszę Classic Physique. No właśnie tak, to jest wisienka na torcie, czekam na chłopaków, co pokażą, Damian, Adaś, Hubert, także naprawdę będzie na pewno bardzo fajnie, tym bardziej, że polska ekipa, także... Ja wiem, że tam jeden zawodnik, który przegrał, no delikatnie przegrał ostatnią kartę pro w Classic Physique w Polsce z Niemiec, też jest no, dosyć mocno przygotowany i zdeterminowany. Tak, chodzi ci o tego młodego Niemca. Tak, tak, tak. Też jestem właśnie ciekawy, jak wyjdzie i co pokaże, bo
myślę, że zasługuje na tą kartę, bo dużo mu nie brakowało. To pozowanie mógłby doszlifować troszeczkę. Nie był u nas na warsztatach, także... Także przez to przegrał. No dokładnie, dokładnie. Feedback mu dałem, także... Okej. Okay. Bawcio, dziękuję Ci bardzo. My sobie tutaj będziemy oglądać, będziemy się kręcić. Baw się dobrze. Ja dopiero wpadłem, także też muszę się rozgościć, usiąść, pooglądać, także... Dziękuję Ci bardzo, wszystkiego dobrego. Wszystkiego dobrego. Nie chciałem Ci zawracać głowy, bo widzę, że jesteś bardzo skoncentrowany na tym starcie dzisiaj. Tak, to prawda. Znaczy w każdym starcie staram się być skoncentrowanym, ale ze startu na start gdzieś tam pogłębiam ten mental swój. Trzymam mocno kciuki od ostatniego startu. Pewnie obserwuję, ja jestem na bieżąco, ale może nasi widzowie nie są na bieżąco. Wiem, że są wyciągnięte wnioski i sporo tam poprawione. Wydawałoby się, że to się nie da nic poprawić, a się okazuje, że się da. Tak, to jest zaskakujące chyba w tym sporcie, że mamy formę jakąś tam, na przykład tydzień temu w Hiszpanii byłem bardzo zadowolony i wydawało się, że no jest tak, że już być lepiej by nie mogło, a wydaje mi się, że teraz o parę procent można powiedzieć jest nawet lepiej, nie? I tak jeśli chodzi o samopoczucie, jeśli chodzi o wygląd, wszystkie te zgrane elementy jakoś jeszcze lepiej pasują do siebie, się złożyło fajnie i no zobaczymy na scenie oczywiście, nie? Ja Ci Feniks obserwuję i powiem Ci tak, ja mam takie swoje zdanie na ten temat, czy Ty masz szczęście nie w szczęściu, dlatego że naprawdę forma fenomenalna, ale Ty trafiasz takie zawody, że jest zawsze taka obstawa, tyle ludzi i taka kosa, no, taka że prawda, nawet bycie w tym finale, w tym top 5, to już kurczę jest ogromny sukces, nie? Tak, bywa tak, że jest wielki sukces. Czasami nawet poza finałem miejsce też cieszy, tak? Bo wiesz, jaka była stawka i wiesz, że zrobiłeś wszystko, co mogłeś zrobić. No i reszta już, no niestety, no nie leży w twoich rękach, tak? Sam zresztą wiesz, jak to bywa. No ale to prawda, zdarzyło mi się parę razy gdzieś mieć, nie ukrywajmy, w tym sporcie też trzeba mieć szczęście, nie? Tak. I jeżeli tego szczęścia gdzieś nam po drodze zabraknie, właśnie jeśli chodzi o sam start, możesz mieć wszystko dopracowane, wygląd, prezencję i tak dalej, tego pierwiastka szczęścia zabraknie i nie wyjdzie, nie? Ale satysfakcję zawsze masz ogromną. Tak, tak, to trzeba mieć, trzeba doceniać swój wysiłek, swoją pracę, być z niej dumnym. Zawsze to powtarzam swoim podopiecznym też, bądź dumny z tej roboty, którą wykonałeś. Nie umniejszaj jej sobie, nawet jeśli wynik Cię nie satysfakcjonuje. Nie? Ja życzę Ci wszystkiego najlepszego i trzymam się cały czas tego, co Ci napisałem i tego nie, się pamiętam, trzymajmy. Dobrze? Pamiętam, dziękuję bardzo, dziękuję wszystkim. Wszystkiego dobrego, dzięki wielkie. Patrzę na zegarek, prawie 2 godziny później, no to bez zmian, nic się nie zmienia tutaj nic w otoczeniu, cały czas tak samo. Jak za PRL-u, wszystko tak samo wygląda. Tak, to wszystko musi być pod kontrolą. A czemu go wałkowałaś? Tak, zobacz. Nie nagrywajcie, co ty? No nie, no słuchaj, no, tak naprawdę no to szwagier, nie? No szwagier, no. I co, myślisz, że szwagier da radę? No musi, nie ma wyjścia. Wierzę, że ogarnie to, nie? Nie pierwszy raz, nie ostatni dał radę, nie? Wiesz co, zadam takie naprawdę pytania, którego bym nie zadał nigdy. Szwagier. Mi czy Gosi? Tak wam. Dobra. Czy ty go tam malowałaś? Nie. Nie, bo jeszcze by się spostrzeżeniami z siostrą wymieniały, ale przyszła i tak zobaczyć jak schnę, nie? Ale to na pewno plecy. Ale tylko od tyłu, żeby nie było. A co sądzisz o plecach szwagra? Nie no, Max? Myślę, że są okej. Dobrze. Aczkolwiek... Myślę, że mógłby skończyć tatuaż. Mięsa nigdy za dużo, nie? No tak, jak najbardziej. Dobrze, to ja wam nie przeszkadzam, a powiedz mi dzisiaj, jest troszeczkę, bo tam jesteś, koloryzujesz, malujesz, oliwkujesz. Dzisiaj jest więcej roboty niż wczoraj? Zdecydowanie więcej. Mhm. Ale fajnie, bo frekwencja rośnie. A jak tak malujesz, nie? Malujesz, to czas szybko płynie, czy...? Szybciej na pewno. A myślisz o czymś innym? To zależy, czy mojej kobiety, czy mężczyzna. Nie, no bo nieraz z automatu się robi tak, jedziesz samochodem, mam to na myśli, jedziesz samochodem, to nie zastanawiasz się, że sprzęgło, jedynka, dwójka, tylko po prostu jedziesz i z automatu, ale tam myślami jesteś indziej. Nie, to tutaj tak samo, masz rację, tak, no. Tutaj myślami gdzieś indziej, tylko... Bo tyle godzin, wiesz, tam machać tym, nie pędzlem, bo to chyba z pistoletu, tak? Tak, na tryskowo, no ale to faktycznie z automatu idzie. Okej. Dziękuję bardzo i wszystkiego dobrego życzę. Dziękuję. Classic Physique cały czas na scenie. Powiem wam, że naprawdę jest gęsto dzisiaj na tej scenie. Tutaj już jest część zawodników. Akurat to chyba pierwsze jest porównanie. Fajne jest to, zawsze to powtarzam i bardzo mi się to podoba, że jak sędziowie są pewni, że
pierwsza trójka jest naprawdę tą trójką. Pozwalają zejść ze sceny, a potem dalej wybierają osoby na dalsze miejsca. Już nie męczą tych zawodników na tej scenie. Poza tym również bardzo mi się to podoba, że te porównania są w trakcie, kiedy zawodnicy pozują, czy to przodem, czy to tyłem, już przestawiają, już kombinują. Naprawdę to jest dużo, dużo dla zawodnika, że nie musi stać tam dziesiątki minut na tej scenie, tylko pokazuje to i schodzi ze sceny dalej odpoczywać, żeby być gotów na następne wyjście. Tam już kolejeczkę, ja to widzę, wy tego nie widzicie akurat teraz okiem tej kamery, bo widzicie scenę. Ja widzę, że tam się kotuje już za sceną, już kolejna grupa, dywizja jest gotowa do wyjścia i naprawdę stąd widzę, bo teraz ci wyjdą najwyżsi. No będzie na co popatrzeć, także ja sobie zostaję na tym miejscu i oglądam dalej. Zobaczcie takie napisy. Cześć, witam. Hej. Cześć, dzień dobry, witam. Jak się czujesz przed startem? Świetnie, właśnie zamierzam się na sekundkę położyć. Żeby ja ci nie będę przeszkadzał, ale mam bardzo ważne pytanie. Sama tam sobie dziergałaś na tym szlafroku, te werka, trenerka? Nie sama, Marti Bikini mi pomogła. Okay. Ja tylko byłam inspiracją, moje konto na Instagramie. A, czyli tak sobie wymyśliłaś, żeby było z tych... Z czego to jest w ogóle? Z czego to jest? W sumie to nie wiem dokładnie, może to Swarovski. Z czego? Może to Swarovski, nie wiem. A, okej, okay, skoro Swarovski, to pilnuj mocno tego szlafroku. Tak właśnie się z nim nie rozstaje, tylko na scenę dostajmy. A jeszcze mam takie pytanie, bo widziałem, że tam ze stóp ściągałaś jakieś naklejki. Tak, miałam specjalne ochraniacze na stopy, żeby nie były brudne dokładnie, żeby się nie obalały. W lakierkach, później w tych butach? No, tak? Mogłoby być niewygodniej, buty mogłyby też się troszkę pobrudzić, więc... Okej, start za jeszcze trochę, nie? Godzinki, tak, nie więc godzinki. Jeszcze chwila na ładowanie baterii i zamierzam zdjąć szlafrok. Okej, i pilnuj go mocno, odpoczywaj, życzymy no, najlepszego wyniku. Bardzo dziękuję, albo nie dziękuję, żeby nie zapeszać, także... Cała w diamentach, Werka trenerka. Werka trenerka, pozdrawiam. Dziękuję. Dzięki. Tak sobie przechodzimy, bo tutaj jest znacznie chłodniej, a to dlatego, że tam odbywa się farbowanie ciała. I teraz wiem, dlaczego tu są drzwi zamknięte, bo wiem, teraz panie się tam koloryzują, a skoro się panie koloryzują, Marcinek, chcesz wejść sobie z kamerą, ja poczekam za tobą? Tylko chyba cię nie wpuszczą. Nawet by to było chyba nie na miejscu. Także to oznacza, że pomału kategorie Classic Physique idzie wszystko zgodnie z planem. Już mamy prawie 3 godziny zawodów. Panie się już szykują. Myślę, że za godzinę, półtorej będą wychodziły. O amatorach cały czas mówimy. Będą wychodziły na scenę i będą walczyły o tą upragnioną kartę proby. W wieczornym show, jeżeli zechcą i starsi im pieniędzy, to będą mogły walczyć o kwalifikację tegoroczną na Olimpię. Hello, wie geht's? Ja, mir geht's sehr gut. Ja, das war der zweite Anlauf hier in Polen. Wir sind froh, hier zu sein. Sorry, but I don't understand Germany. Only wie geht's and das freut mich. That's all. But my girlfriend, my coach, okay, from Germany. His name is? Don Madsen, Max Madsen. Okay, nice to meet you. So, dreams come true. What? Again? Dreams come true. Yes, Träume werden wahr. Ja, Träume werden wahr. Thank you. Thank you, Poland. Okay. Thank you for my coach. Thank you for my girlfriend. Sorry, but for me, one question. What is or who is your motivation? Ja, verstehe ich. My motivation is, ja, was soll ich sagen? Your girlfriend, I think. Was ist meine Motivation? Keine Ahnung. My is very... For this moment, this is very difficult question. I must go drink and feiern. And heute Abend gehen wir auf die Pro-Show. Ich darf teilnehmen. Ich soll ein bisschen schlafen, okay. And then zeige ich den Pros, was abgeht. And tonight we're going to the Pro Show, and he's showing the Pros who's the best now. How long you wait for this moment? Two shows. Two shows. That's my first show. Okay, you are very young, I think. How old you are? 27. Okay. 27. Career after you, yeah. This is. Stage, Olympia,
USA, jetzt waiting for you. Sag ihm, jetzt kann ich mehr wiegen, mehr Muskeln aufbauen. Now the weight limit is higher and he can build up more muscles. Okay, celebrate. For 2 days? Sag ihm, vor 2 Tagen habe ich noch 104 Kilo gewogen. 2 days ago he weighed about 104 kilograms. Oh, okay. So, celebrate this moment, maybe not yet, because next show, a few hours will be good luck, and then celebrate this moment. I was happy with your trainer and girlfriend, still girlfriend, maybe wife. Yes, thank you for the all show. And I'm feeling good on the stage, today. Yes, Poland is beautiful. Okay. Thank you very much, and only one pose for your fun in Poland, okay? Thank you. Thank you very much. Thank you. One pose for... hey, it's okay, it's, don't worry. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja cię jak masz na imię? Klaudia, ja cię oglądałam. Aha. Jak kręciłam kardio, to zawsze cię oglądałam. Bardzo mi miło. Taki sympatyczny, że to jest jakaś masakra. Ja tak podszedłem, ja nawet nie wiedziałem, ale bardzo mi miło. Słuchaj, no wyglądasz świetnie, fenomenalnie, bikini. Dzisiaj będziesz walczyła o kartę pro. No właśnie nie. A czemu nie? Raczej nie. Znaczy, wydaje mi się, że to chyba jeszcze nie jest. Sobie tu. Nie jest chyba jeszcze odpowiedni moment, żeby na tę kartę walczyć. No wołają mnie. Ale to wszystko trener. A okej, okay. Trener tutaj czuwa jak najbardziej. Porozmawiam chwilę z trenerem. Cześć, jak masz na imię? Hej, Rafał, mam na imię Rafał. No i bardzo dobre imię. Tyranem jesteś dla tej pani, bo o wszystko się musi spytać. Czy może odejść, czy może przyjść? Co jest grane? No, żeby wyglądała, trzeba czasami potyrać, krzyczeć, nie? Okej, okay, no to masz super podopieczną, bo się tak słucha. Nic nie da sobie powiedzieć, jak nie spyta się trenera. Ale także podziwiać. Robert sobie przypomina, jak Asia go tam szkoliła. No, aż tak nie było. Okej, zostawiam was. Dzięki, słuchaj, bez stresu dzisiaj wychodzisz w takim bądź razie. Tak, oczywiście, nie ma co się stresować, trzeba się bawić oczywiście. Mogę zapytać cię, ile ty masz lat? Ja wiem, że się kobiet nie pyta, ale... 22, w tym roku 23. No to kurczę, wszystko... To wszystko przede mną. Przede mną. Baw się dobrze, wiesz... Tam też ustaw, słuchaj się, ale ustaw go od czasu do czasu, wiesz, każdy Rafał lubi, żeby go ustawić. Oczywiście, że tak. Dzięki. Wszystkiego dobrego ci życzę i baw się dobrze. Dzięki. Dzień dobry, witam, cześć. Dobry, cześć. Widzę, że tam się przygotowujesz do bikini, czy będziesz dzisiaj walczyła o kartę pro, ale zaraz przejdę do następnego pytania. Nie, dzisiaj akurat nie. A dlaczego? Pewnie się domyślam. Słuchaj, bo to taka niesamowita historia. Rok temu byłaś na zawodach? Nie, wystartowałam w kwietniu teraz. W kwietniu, ale rok temu chyba zamarzyłaś sobie, że chcesz wystartować. Coś mi się tak robiło, co? Tak, dokładnie. Ale to, co było takim bodźcem? Bo trenowałaś sobie pewnie na siłowni, czy jak to wyglądało? Tak, zaczęłam trenować już tak 4 lata. Trenuję i dla siebie, dla lepszego stylu życia po prostu, żeby zmienić to. I zdecydowałam, żeby dlaczego nie spróbować... wystąpić, bo jeżeli już tak trenuję dla siebie zdrowo, się odżywiam, no to może coś z tym podziałać, może coś akurat zdobędę, jakiś medal. I zobacz, że rok czasu minął i pojawiasz się tak, jak sobie obiecałaś na scenie, to naprawdę niesamowite. Myślę, że to po prostu jest tylko sekwencja i działanie każdego dnia, wdążenie do celu i da radę wszystko osiągnąć. Zapytam ciebie, jak masz w ogóle na imię, jak się nazywasz? Patrycja. Patrycja, tak. I wystarczy, tak? Patrycja Kryniecka. Okej, także Patrycję sobie też znajdziecie gdzieś tam na Instagramie, także życzymy ci, no, żebyś dobrze bawiła się na tej scenie, bo to początek twojej kariery. Warunki są... Trener jest jakiś, czy sama się przygotowuje? Tak, tutaj mój trener. Jest trener, także trener będzie wiedział, co robić. Życzymy ci wszystkiego dobrego i dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Idę sobie tak maszeruję. Przepraszam, że przeszkadzam. Dzień dobry. Cześć. Panią skądś gdzieś tam znam z widzenia. Może się pani przedstawić? Dzień dobry, mam na imię Wiktoria Tokarska, zawodniczka... to się wytnie. Zawodniczka bikini. Dzień dobry. Wiktoria, oczywiście cię poznałem, ale tak, żebyś się przedstawiła naszym widzom. Słuchaj, jak ty się dzisiaj czujesz? Bardzo dobrze. Jestem dzisiaj w roli... Czekaj, nie dokończyłem jeszcze. A, no, dawaj. Jak ty się dzisiaj czujesz? Bo malujesz, a nie startujesz. Nie ciągniesz tam na scenę? Ciągnie, aczkolwiek teraz była zmiana trenera. Trzeba jeszcze troszkę popracować. Wysokie są ambicje, więc start w przyszłym roku. A dzisiaj jesteś i pomagasz tutaj koleżance? Karolinie Kiszel. Okej. Tak. Cześć, witam. Karolina. Cześć, dzień dobry. Dzień dobry, jak się czujesz przed startem? A, bardzo dobrze. Czy powiedz mi, czy mierzysz w te najwyższe laury dzisiaj?
Wiesz, no zobaczymy. Na pewno chcę wypaść jak najlepiej. Na pewno chcę wyjść w lepszej formie niż wyszłam na poprzednich zawodach w Bratysławie. A jaki będzie wynik, to już zobaczymy. Często przyjeżdżają z zagranicy bardzo dobrze przygotowane zawodniczki, więc gdzieś tam wynik na pewno przyjmę na klatę. No a jak będzie, to zobaczymy. Na klatę jest co przyjąć, także słuchaj, powiedz mi, czy to twój pierwszy sezon? Nie, to nie jest mój pierwszy sezon. To jest mój drugi sezon w NPC, a chyba piąty ogólnie odkąd kiedykolwiek startuję. Także doświadczone zawodniczki. Słuchajcie, dziękuję wam za poświęcony czas. Malujcie się dalej, rady dalej. Wszystkiego dobrego. No i sukcesów życzę i zdrówka. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy. Pozdrawiamy wszystkich widzów. Tak jest. Pozdrawiamy wszystkich Polaków, jak powiedział kiedyś ktoś tam. Ktoś tam. Dzień dobry panu, cześć. Dzień dobry, witam serdecznie. Widzisz moją paskę na głowie, zapuszczam włosy. Chcesz być taki jak ja. No właśnie, co ty robisz, że masz słuchaj, takie kłaki? Troszeczkę to jest jak z kulturystyką, to musisz dbać cały czas, to są, wiesz, suplementy, diety odpowiednie, to jest co chwilę fryzjer. To patrzę, czy nie może jakichś prześwitów, ale powiem ci, że jest gęsto. Boże, to jest gęściutko, to jak mięsie twoje gęste, tak samo moje włosy, to wiesz, to jest ciężka praca. Lubię cię. Na dobę, to wiesz, to nie tak samo się nie przychodzi, jak się nie urodziłem z takim, to wiesz, lata wyrzeczeń, nie? Ale mam szansę, żeby... Wydaje mi się, że tak, no z 5 lat przed tobą, ale dasz radę. No. Okej, dobra, no poczekam. Ale wolność ciebie... po tym, na tym jeszcze dobrze pieniądze można zarobić, więc jak już będzie już końcówka, będzie za gorąco, ścinasz i dobre pieniądze to dają, także... Albo jak będę miał już takie kłaki, to pożyczysz mi naszyjnik i galoty i... Pożyczę, zastanowię się, ale chyba... I limbo, limbo. Dogadamy się, tak, wtedy? Dzięki wielkie. Dziękuję ślicznie. To jest twoja fabryka? To moja fabryka. Widziałem właśnie, że tam... poprawiałaś ostatnie nitki. Widziałem cię, jak tak dziergałaś jeszcze igła, nitka, tak dziergałam po staroświecku. Żeby wszystko było idealnie. A mam pytanie, wiesz, jak tak sobie tu gadamy, mamy chwilę przerwy, powiedz mi, czy takie rzeczy to jakoś maszyna szyje, w sensie, czy ty musisz ręcznie to robić? Masz na myśli te kryształki? Właśnie nie, mam na myśli w ogóle cały... Najpierw krój. Okej, okay, no to nie, to mamy po prostu jakieś swoje, ja mam swoje opatentowane te szablony, okay. Jeśli chodzi o dół. Mhm. Górę, no to jest tam, wiadomo, miseczka dobierana od wielkości biustu. Mhm. I szyjemy to na maszynie według szablonu, według wymiarów dla klientki indywidualnie. Okej, okay. I teraz właśnie, ile trwa, weźmy na ten przykład tutaj modelki strój, ile tych koralików musi być na górę i dół, że tak to nazwę, i ile to roboty zajmuje tak jeden strój o takim rozmiarze XS? O takim rozmiarze, o takim cieniowaniu, bo to weźmy też pod uwagę, że nie jest jednolity. No. Jeżeli chodzi w grę więcej kryształków, więcej kolorów, no to trzeba się bardziej nad tym jakby skupić, żeby oba biustonosze wyglądały tak samo, byłoby fajnie. Więc tutaj myślę, że tak dzień, dwa do dwóch dni, żeby tak bardziej i ty to przysiąść. Sama robisz? Sama. To na głowę idzie dostać? Ej nie, uspokaja. A to na klej? Na klej. Okay. Stare przysłowie mówi, oliwa sprawiedliwa na wierzch zawsze wypływa. Oliwka, gratulacje. Dziękuję bardzo. Teraz już mogę ci podziękować, naprawdę. To nie, jeszcze do mnie nie dotarło i pewnie przez długi, długi okres nie dotrze. Ale przed chwilą dosłownie rozmawialiśmy. Wiedziałeś, jakie miałam nastawienie. Mhm. A teraz stoję tu już, IFBB Pro, także... Jest satysfakcja, powiedz mi, zadaję to pytanie każdemu, kto zdobywa kartę pro, sobie pewnie też zadam, może kiedyś mi się uda. Jak nie uda, to zrobisz po prostu. Tak, o, dziękuję. Słuchaj, długo na to czekałaś, długo na to pracowałaś, czy spodziewałaś się, że to będzie później, a może właśnie to jest w tym momencie, w którym oczekiwałaś? To, jaki feedback otrzymywałam od sędziów w tym roku, no, był bardzo pozytywny. Widziałam, jak mnie sędziowie czytają, jak odbierają moją sylwetkę. Gdzieś myślę, że z trenerem trafiliśmy z tą formą i taki konkretny, żeśmy sezon masowy przepracowali wspólnie i myślę, że on gdzieś tam spowodował, że raz, że z trenerem byliśmy bardzo komunikatywni i nadal jesteśmy i mam nadzieję, że ta współpraca będzie dalej tak kwitła, jak kwitnie. Wszystko to się przyczyniło na to, że dzisiaj jestem tu, gdzie jestem. Słuchaj, Oliwka, to jest niebywałe. Gratuluję również trenerowi Maxowi. Na pewno jest zadowolony, bo Maxiu, chodź do nas. Powiem, Ania, chodź też, bo ty tam wyłaś na tej scenie. Mama, chodź. Tak, to jest cała ekipa, cały sztab odpowiedzialny. To jest moja rodzina. Właśnie, i to jest naprawdę fajne. Ja wiem, jak mam z Ronaldem, bo to nie jest tylko trener, zawodnik, tam wiesz, odpisać i tak dalej. Tylko, ej, nie płacz. Kurwa, no nie płakałem, wiesz? Słuchaj, to jest właśnie ta taka atmosfera, rodzina, niektórzy mówią, że to dobre, ale
to jest to zrozumienie i to naprawdę przekłada się na ogromny sukces. Nie wiem, kogo mam zapytać, Ania? Ty trochę pobyłaś, to... No, emocje wzięły górę tym razem. Aha. Mi serce tak latało, że ja widziałam, jak mi lata koszulka po prostu, tak mi serce napierdzielało i no... Mega. Super. Ale nawiązując do tych relacji, to tak jak mówisz, takie rzeczy tworzą się same, to tworzy się samoistnie. Po prostu są osoby, które się rozumieją, czują ten flow, tak jak ty mówisz z Rolandem. Wtedy ta współpraca tych osób układa się bardzo dobrze, nie? Jest bardzo dobra komunikacja, a sam wiesz, jak komunikacja mocno wpływa potem na sukces, na to, co my robimy, co osiągamy. Ja ci przerwę, wiesz, ja wiem, że można by było mówić... Ja długo. Ja rozumiem, nie z kamerą. No, nie, dobrze, to wszystko... Jest rodzinka w komplecie i wszystko... Super rodzinka. Oliwka, nie będę cię tutaj już, wiesz, męczył, bo ty musisz odpocząć, bo za 2 godzinki pewnie będzie kolejny start dzisiaj? Tak, zgadza się. Dzisiaj występujemy 2 raz, ale już jako pro, także... Ciasto poczeka. Niech czeka, jeszcze się zdąży tego nawet. Serdecznie Wam gratuluję, cieszę się również Waszym szczęściem, a Tobie życzę kolejnego sukcesu. Nie, dziękuję. Proszę bardzo. A takie bułeczki to tylko u Roberta? Na backstage'u, tak. A, jakłeś? Można powiedzieć. Załatwiłem. Aha, myślałem, że upiekłeś to. Smaczne są, co? No, zaraz czujesz, że wiesz, czujesz się troszeczkę większy. Tak, energii dają na scenie. Inaczej wyglądasz. No, bo to wiesz, każda bułeczka to wchodzi w buły. Weź no jeszcze kęsa, bo może urośniemy. Także wiecie już, sekret prosto z Olimpii. Chcecie rosnąć, to trzeba jeść buły i wtedy wchodzą w buły. Tak, tylko na backstage'u u nas. No. Bo wtedy wiadomo, że w mięśnie wchodzi. No, raczej lidzę, nie? Można buły zagryzać bananem na przykład, prawda? Jeszcze do delicie są. Robert, teraz przed nami. Przepraszam, że tak wspomniałem. Najważniejsza część tych zawodów dokładnie. Ostatnie 3 godziny. Klasyk fizyki, bikini. No i 2 awansy sponsorowane na Olimpię oczywiście. Znaczy się, że co? Że te osoby, które wygrają, będą występowały na Olimpii w Stanach. W tym roku jeszcze. Aha, ale to coś sponsorowane w sensie, że będą mogły lecieć. Sponsorowane, tak. Że nie dość, że nagrody wygrywają, to jeszcze mają cały przelot, pobyt sponsorowany na miejscu. No jest tak, że... Tego tu nie widziałem. A tak było. Ja też tak miałem. Ja też tak będę miał? Ekipa filmowa, jeżeli zawodnik zasponsoruje ci albo sponsor. Wiesz, 7 na pewno zasponsoruje, wystarczy się uśmiechnąć. Nie, to nie ma problemu. Jest tylko jeden element, żeby Damian wygrał. Okej, to już nie od nas zależy. Wtedy myślę, że sponsor zamiast Damianowi, bo Damian już będzie miał zasponsorowane, no to wam zasponsoruje, żebyście pojechali z nim na Olimpię. Także trzymamy kciuki oczywiście. Oczywiście trzymamy kciuki, plan oczywiście już jest ułożony, teraz wystarczy go zrealizować. A gdyby nawet nie Damian, to jeden z pozostałych 2 Polaków. To już... Który będzie, no to ważne, zawsze satysfakcja będzie, nie? No oczywiście, wtedy tak, podwójna jest. Bo to tak w domu, to tak by pasowało, nie? Tak by pasowało, tak. Ostatnim razem się nie udało, akurat Niemiec wygrał. A tym razem mógłby Polak wreszcie wygrać. Dwóch Niemców, 3 chyba Włochów jest. Jeszcze doszedł Hiszpan i wygrał klasyka Niemiec. Też. Czyli będzie 3 Niemców, 3 Włochów, 3 Polaków i 1 Hiszpan. Czyli dobrze trafiłeś wczoraj, że 10. Tak, dokładnie, dobrze, w 10 trafiłem. Nie, no to dobrym prorokiem jesteś, no mam nadzieję, że to, co wszystko tutaj razem powiedzieliśmy, to wszystko się spełni. No, też mam taką nadzieję i trzymam za chłopaków kciuki. No to co, to po bóle i po bóle, tak, i za 40 minut ruszamy. Dziękuję Ci bardzo. Dzięki. Wiesz, jest sprawa, bo tak, wygrywasz, tak. To masz wszystko zasponsorowane. Rozmawiałem przed chwilą z Robertem. No bo więc... tak właśnie wygląda, zwycięzca dostaje... kwalifikacje, ale za tym idą jeszcze koszta przelotu, zakwaterowanie i no w zasadzie cały, jakby to powiedzieć, koszt tej imprezy, tego wyjazdu jest po stronie organizatora. To jest wspaniałe. Więc 7 ci już nie musi nic tam kombinować, więc to będzie dla nas i my polecimy razem z Tobą. Super. Jesteśmy dogadani. Tylko teraz właśnie wszystko zależy od Ciebie i nie spierdziel tego planu. Dobrze, postaram się. No zobaczcie. Jest kolor siadł. Forma siedzi. Wydaje mi się, że nie mogę mieć sobie nic do zarzucenia. Pozostało tylko po prostu wyjść na scenę, spompować się oczywiście najpierw dobrze. No i jak coś okaże się lepszy, trzeba będzie uznać wyższość przeciwnika. Zapytam się, bo tu dzisiaj dzień startu. Wagę wiemy, jaką miałeś na weryfikacjach, przypomnijmy. 107 800 chyba.
Tak? Po 109 miałeś ten limit, nie? No, ja tam się okazało, że jeszcze miałem kilogram, wiesz, tak, w zapasie. A teraz? 111. Bezpiecznie. Takie 4 kilo, tak? 3 kilo przyszło. No. No to słuchaj. Kurde, jakbym siebie widział i słyszał. Tak? No. No to rozmawialiśmy na tym burgerze, ale ty masz apetyt. No wiadomo, nie? No. I tak, zjadłem te lody jeszcze wieczorem i powiem ci, że tak, że fajnie siadły. Aha. Rzeczywiście. Spałem dzisiaj jak suseł, 7 godzin. Nie, tym razem nie. Właśnie to jest pierwszy start bez. Na trzeźwo wyjdzie. Czaisz? Ale jak się uda, stary. Ja wiem wszystko, ale zostawmy to dla siebie. Zostawmy to dla siebie, no. A wy trzymajcie mocno kciuki. Zresztą wy oglądając ten materiał już wiecie, jak to się skończyło. My jeszcze nie, ale będziemy walczyć. Dobrze, ja ci już nie truję, odpoczywaj. I już nic nie mówię. Dobrze. Jesteśmy na scenie, gdzie za dosłownie 5 minut rozpocznie się to show. Czuć tu napięcie, niby wszystko jest tak, jak było wczoraj, tak jak było do południa, ale jednak czuć to napięcie, że coś innego za chwileczkę się będzie działo, że na tej scenie pojawią się ci, na pewno te osoby, które zobaczymy w tym roku w Stanach na najważniejszym konkursie w kulturystyce, w bikini, sportach sylwetkowych, czyli na Olimpii. Medale, oczywiście nominacje są już tam, są z przodu przygotowane. Całe to święto widać tego wszystkiego. Jest Damian, jest Renata, jest Adrian, który dzisiaj nie startuje, Aneta startuje, Hubert startuje, także sporo dzisiaj osób, 3 Polaków na pewno znajdzie się dzisiaj na tej scenie, będziemy dopingować. Również panie, które będą tu kibice, na pewno będą szaleć, o to chodzi. Sędziowie widać, że już są na galowo ubrani, więc widać ten prestiż tej imprezy. To już nie jest koszulka, to jest krawat. Biała koszula, tyś krawat. Anetka, wiesz, my tu... Ale tym razem nie pojedzenie. Właśnie, nic nie mieli. Wyjątkowo. Okej. Okay. W kolejce 16 konkurentek. Chyba więcej. 15, bo ty jesteś 16. Tak? Ale za mną jeszcze ktoś stoi. A tak, ale tak jak policzyłem, raz, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 i 16. No. Okej. Okay. Widzę, że pozytywnie. Pozytywnie, zawsze pozytywnie. Dobrze. My już nie trujemy, Marcinek będzie nagrywał, ja będę oglądał. Powodzenia. Liczę na to. Dziękuję wam bardzo. Już. Witamy się po raz trzeci. Tak jest. Oliwia, już po tej takiej przeprawie przez pro, masz porównanie? Mam porównanie. To jest zupełnie inny poziom. Ja widzę tutaj, jak zawodniczki w ogóle podchodzą do tematu. Naprawdę pełen profesjonalizm i to był dla mnie zaszczyt, że dzisiaj tutaj z nimi stałam i że przede wszystkim dobrze się bawiłam. Podeszłam do tego mega luźno i myślę, że teraz w głowie mam tak poukładane, że praca, jeszcze raz praca. Chciałem zapytać, co teraz, ale już wszystko jest dla mnie jasne. Masz odpowiedź. Mam odpowiedź. Także myślę, że kolejny start za, nie wiem, kilka miesięcy, jak to tam z trenerem Maxem uzgodnicie, ale to już będzie... Już za 4 tygodnie mogę zdradzić, uchylić rąbka tajemnicy. Już za 4 tygodnie startujemy wspólnie w Portugalii na amatorskiej Olimpii. A, czyli jeszcze w amatorach sobie wystartujesz, ale czy w pro tam jest show też? Max startuje w amatorskiej Olimpii, natomiast ja już wystartuję w pro.
No tak, no bo już mi się pierdzieli, jak już wystąpiłaś raz w flutu, już w awanturach nie może. To już nie mogę, dokładnie. Przepraszam, to już inna liga, przepraszam najmocniej, także tego Ci życzę dobrej zabawy przede wszystkim. Oczywiście, bardzo dziękuję. Dziękuję, odpoczywaj. Piona. Piona. Aneta też już jest po starcie. Według mojej opinii ciężko zadążyć za... Nadążyć, właśnie. Tak, nie tak. Jest tak, nie tak, ale pewnie feedback jeszcze dostaniecie. Tak, feedback czekamy, musimy wiedzieć, co robić, bo kolejny start za tydzień i kolejny za 2 tygodnie. Także czy będę teraz jadła tyle, czy będę się głodziła, to się okaże za chwilę. W każdym razie medal jest, nawet pod kolor mojego stroju. Wszystkiego dobrego Ci życzę z twojego serca i mam nadzieję, że wreszcie dowiecie się tego, co powinniście już dowiedzieć dawno. Dziękuję bardzo, Rafał. Wszystkiego dobrego. Dzięki. Ja biorę cały stres na siebie, ale u nas tak jest zawsze. Jak ja startuję, to on się stresuje, a ja mam, wiesz, fajnie sobie wychodzę, nie? A tutaj jest też odwrotnie. No, ale to już chyba tak jest, nie? Że aż puliki pieką. No, a mam ciepłe, nie? Dotknij mój pulik, dotknij. No. A moje? No. Damian Kuchnia. Jesteśmy na wizji. Dobrze, że nie muszę mówić po angielsku, tylko po polsku. Gratulacje. Jedno słowo. Proste, ale jakże wymowne. Obojgu Wam gratuluję. Słuchajcie, epizod numer 20 Road to Olympia. Zobaczcie na to. Lecimy, moi drodzy. Lecimy na Olimpię. Orlando, Florida. Tam będziemy walczyć. Ja nawet nie wiem, co mam powiedzieć. Po prostu to jest niesamowite. Ciężko, a to opracowałeś, dziupas, ty tylko ty wiesz. I ty. I ja. I zostawmy to dla siebie. To były naprawdę ciężkie przygotowania, ale jak widzicie, warto ciężko pracować. Daruję sobie te motywujące gadki. Po prostu właśnie spełniłem swoje kolejne marzenie. I dziękuję, że byliście tutaj z nami. Świetnie się naprawdę to wszystko oglądało. To było naprawdę proszą, bo do końca, czy było wiadomo, nie wiem, ale mieli litu, jak zawsze sędziowie, że zostawili tą taką dozę troszeczkę niepewności w końcu. No kurczę, lecimy tak. Do Stanów, że tak wiesz, no tak. Wkręcam się już. Tak. Wszystkiego dobrego, już nie przedłużam, świętujcie, celebrujcie, jest naprawdę co, cieszcie się tym, bo w życiu, jak mówi pewna piosenka, są piękne tylko chwile. Wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo. I w ten oto sposób zakończyło się to święto. Były emocje, wszyscy tu mają tak czerwone pulasy, bowiem naprawdę widownia dopisała, huk był. Naprawdę, dawno nie byłem na takich zawodach, gdzie były takie emocje. Fajnie, że Damian wygrał w Polsce, naprawdę ludzie tak wiwatowali. Świetne, naprawdę brak mi słów, żeby to opisać, co tutaj się działo. Warto być na takich zawodach. Mam nadzieję, że będę miał jeszcze to szczęście być nieraz na takich zawodach i przeżywać razem z zawodnikami, ze zwycięzcami, z uczestnikami ich szczęście. Kolejny festiwal, że tak powiem, ale wśród tych, gdzie było Bikini Pro i Classic Pro, 15. festiwal dobiegł końca.
uważam, że był bardzo udany. Dzięki, że byliście razem z nami, byliście od początku do samego końca, jak zawsze zresztą, pamiętając o subskrypcji i dzwoneczku, że tak zakończę. Normalnie, no widzicie, tu nawet dzieci sobie biegają, zakończę tak jak zawsze. Trzymajcie się zdrowo, trenujta, a być może na Olimpii wylądujta. O, tak mi się zrymował. Trzymajcie się, cześć, bo już pierdziele głupoty.